Dobry wieczór. Powiem Państwu bardzo szczerze, że się cieszę, bo stęskniłam się niemożebnie za Państwem. Stresuję się też trochę, bo po dłuższej przerwie zawsze tak jest, ale mamy fantastyczne towarzystwo i to jest pierwszy raz w historii na ucho, kiedy będziemy wspólnie wieczorową porą jeździć sobie taksówką. A za kierownicą Bartosz Gardocki, autor książki Kurs na ulicę Szczęśliwą. To co, Bartek, jedziemy? Dobry wieczór. No, myślę, że będzie bezpiecznie, jak będę stał jednak, ale możemy ruszać. Jedziemy mentalnie jak najbardziej. Drodzy Państwo, swoją drogą sprawdzimy dzisiaj pojemność taksówki Bartka. To najpierw się zlokalizujmy na mapie. Powiedz, w jakim miejscu Warszawy teraz jesteś, a Państwo przy okazji będą komentować, w jakich miejscach w Polsce i na świecie nas słuchają, bo czasami jest międzynarodowo. Ja jestem na moim ukochanym Ursynowie w Warszawie, pod moją ulubioną restauracją Texas Burger i już jestem najedzony i gotowy do rozmowy. Drodzy Państwo, Państwo mogą po drugiej stronie siedzieć nawet w piżamie, możecie jeść, czuć się jak najbardziej w domu i swojsko. I już tak, słuchaj, jesteśmy na pewno w Gdyni, jesteśmy w Szczecinie. Dzień dobry, Łukasz. Łukasz się melduje z Warszawy najprawdopodobniej, Zambrów, Sulejówek. Jedziemy już tutaj chętni, Olsztyn i Warmia pozdrawia i jest też Łódź. Super. Słuchajcie, jeszcze jedna prosta rzecz. Jeżeli macie ochotę podzielić się z tym spotkaniem i zaprosić do taksówki jeszcze większą ilość swoich znajomych i przyjaciół, to pod naszymi okienkami na profilu facebookowym jest malutki guziczek udostępnij, klikacie i tym samym jedziemy już w poszerzonym składzie. Bartek, to zacznę, tak powiem, po bożemu, czyli od przedstawienia ciebie, dobrze? Okej. Okay. Powiem najpierw szczerze od serca, że jeżeli można kogoś polubić od pierwszego przeczytania, to tak się stało. Mówię tutaj z mojej perspektywy czytelnika. Jeżeli też można kogoś polubić od pierwszej rozmowy, bo mamy próbę techniczną za sobą, to też tak się dzieje. Więc z ogromną przyjemnością puszczam kolejnego fajnego człowieka w świat. Bartek z wykształcenia, drodzy Państwo, jest prawnikiem. Jak można przeczytać w krótkiej notce biograficznej, krótki czas spędził w zawodzie. Potem, jak to mówią niektórzy w branży, spędził trochę czasu w zakonie PR-ów, czyli w branży PR. Tak słyszałam takie w klancyku, kiedy byłeś gościem, takie sformułowanie. No a potem stwierdziłeś, że basta, nie chcesz już robić tego, czym się zajmowałeś i przesiadłeś się do taksówki. To ustalmy teraz liczby. Ja już to wiem, Państwo jeszcze nie. Ile lat za kierownicą po tej zmianie? To jest już, ja cały czas myślę o piątce, bo to taka okrągła liczba i ona się trzyma mojej głowy, ale dotarło do mnie, że to już jest przeszło 6 lat. To był 12 kwietnia 2014 roku. Słuchaj, to za chwilę cię będę cytować, bo bardzo lubię ten moment, kiedy piszesz o tym momencie decyzji. Ale pan Piotr tutaj pyta cię, czy w piżamie można się zabrać? Londyn gotowy, pozdrawia. To jak, można się zabrać w piżamie? Oczywiście, zapraszam. Co prawda już skończyły się mrozy w Warszawie, więc można morsować w piżamie przy plus 5 taksówce. Bartek, a zdarzyło ci się kiedyś, że ktoś faktycznie do ciebie wsiadł do taksówki w piżamie? W takim niekompletnym stroju, w szofroku? Nie wiem. W piżamie nie, ale jeśli pytasz o niekompletny strój, to nie wiem, czy pamiętasz krótki rozdział o Taylorze, który uciekał od nowo poznanej kilka godzin wcześniej dziewczyny. Tak bardzo spieszył się na lotnisko, że powiedział, że ma na sobie tylko spodnie, zapomniał bielizny i zdążyliśmy na lotnisko. To już zapomnę chwileczkę, bo tu mam problem ze światłem. Zaraz to. Zrobiło się bardziej nastrojowo, tylko wiesz. Okej, już. Tak będzie co jakieś 10 minut, to takie mamy uwarunkowania techniczne w samochodzie. Ale drodzy Państwo, teraz sytuację na bieżąco. Czyli nie wnikamy w waszą prywatność, możecie nawet nas słuchać bez majtek, jak tutaj powiedział prowadzący dzisiejszy samochód Bartek. Bartek, to sięgam do twojej książki i piszesz tak. Ziarno taksi zostało zasiane wiele lat wcześniej, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Noc na ziemi Jima Jarmusza. Od tamtej pory to, że wykiełkuje, było tylko kwestią czasu. Na przekór uniesionym brwiom moich bliskich posłuchałem intuicji, poszedłem za głosem serca i wsiadłem do taksówki. Umęczony ciężarem odpowiedzialności dotychczasowych obowiązków, wykańczającym stresem, a przede wszystkim poczuciem beznadziei i bezcelowości wykonywanej pracy, marzyłem o zajęciu, przy którym nie będę musiał wciskać nikomu kitu jak do tej pory. Kitu, pod którym musiałem podpisywać się własnym nazwiskiem. To uruchamiamy taki wehikuł czasu i przenieśmy się do tego momentu, kiedy ty czujesz, że to już jest decyzja nieodwołalna. Jak to było? To znaczy to wypalenie w tamtej branży dojrzewało we mnie od już dłuższego czasu. Myślę, że tak przez ostatni rok. Ja w agencjach pracowałem 5 lat.
To też jest takie, w tym momencie pomyślałem, symboliczne, bo tutaj niedaleko na Ursynowie właśnie była ta ostatnia agencja, w której dojrzałem, że tak powiem, do taksówki. I jestem bardzo za to wdzięczny też temu. To było doświadczenie, które mnie doprowadziło do tego, że teraz robię to, co uwielbiam. Więc najpierw musiałem może poznać to, czego na pewno nie chcę robić. I tak naprawdę ta decyzja tak dojrzewała, ale zapadła w ciągu, na przestrzeni może jednej doby. To był taki szczęśliwy zbieg okoliczności, który mnie do tego popchnął. Znowu miałem jakąś taką sytuację zawodową, bardzo, bardzo niesmaczną, w której nie chciałem uczestniczyć, pod którą znowu musiałem właśnie podpisywać się swoim nazwiskiem, pomimo że odpowiedzialność była rozłożona na wiele osób. I wtedy przypomniało mi się, że dosłownie kilka dni wcześniej znajomy proponował mi wynajem taksówki dzierżawę. Tak, nawet powiedział, że na pierwszy weekend to, żebym sobie wsiadł, pojeździł, zobaczył, czy mi się podoba. No i spodobało mi się tak, że nie wysiadłem do tej pory. To był piątek. To był piątek, tak jak dziś. Piątek na Ursynowie, tak jak dziś. To, że to była wiosna, ale może też poczułem w związku z tym, że to piątek, a nie środek tygodnia, że to dobry moment na koniec czegoś i początek czegoś nowego. I pamiętam, że jeszcze w południe siedziałem przy biurku w biurze, a o 23 już wsiadłem po raz pierwszy do taksówki na Sadybie tutaj niedaleko. I się zaczęło. Zaczęło się też w sposób niesamowity. To też poczułem po prostu, że to zostało od razu jakoś pobłogosławione, bo tego nie ma w książce, a ten pierwszy pasażer, na którego tak bardzo czekałem od 23, tuż przed północą stałem, próbowałem nauczyć się tej aplikacji do obsługi zleceń, czekałem, tak bardzo przeżywałem, kto to będzie ten pierwszy klient, z którym zacznę tą nową przygodę. I w pewnym momencie po prostu jak z podziemi ktoś wyrósł, to był pusty parking pod Sadyba Best Mall. I nagle ktoś zapukał mi w szybę. Ja spojrzałem, a to był mój znajomy, mój stary znajomy sprzed kilku lat. On mnie nie skojarzył. Ja byłem tak przejęty w ogóle całą sytuacją, że nawet nie nawiązywałem do tego, tylko chciałem tak dobrze zrealizować ten kurs. On potrzebował podjechać do apteki niedaleko. No ja w tym momencie to już po prostu, jak sobie pomyślałem, że w dwumilionowym mieście trafia na mnie akurat mój znajomy, jeszcze taki, który mnie nie pamięta, bo to była taka krótka sytuacja parę lat wcześniej. No to poczułem, że to jest dobry znak, że to była dobra decyzja. A jeszcze co jest fajniejsze, że drugi kurs, który już dostałem z aplikacji, już z centrali, z dyspozytorni, to była dziewczyna. To w sumie jest jeszcze lepsze, bo to była dziewczyna, która o północy skończyła pracę, a zajmowała się public relations i była wycieńczona po całym dniu, wkurzona, zmęczona, zła. Że tak to się wydłużyło, musiała odwieźć jakiś sprzęt tam z konferencji prasowej, więc tym bardziej poczułem, że to, jak się ja się cieszę, że już nie jestem po tamtej stronie, tylko po tej drugiej stronie. Słuchaj, już jest międzynarodowo, bo mamy pozdrowienia z Umbrii, jesteśmy też w Zurichu. Państwo też pozdrawiają z Mokotowa Warszawskiego. Dopytują, czy nadajesz z taksówki. Tak, potwierdzamy, jesteś w swojej taksówce. Od razu powiedzmy, z jaką korporacją cię warto połączyć, tak żeby ci, którzy po naszej rozmowie będą mieli ochotę na kurs z tobą i jakieś marzenie, żeby znaleźliśmy się może w drugiej części książki, no to gdzie się powinni zgłaszać? To zapraszam na mój Instagram, tam jest bezpośredni numer i można zamawiać kursy. A jeżdżę w Eurotaxi. To powiedz jeszcze konto Instagramowe, żeby już nie było żadnych wątpliwości dla tych, którzy chcą teraz śledzić Twoje poczynania. Cierp w wielkim mieście. A cierp dla wielu osób to jest mało znane określenie z takiej warszawskiej gwary. Tak się mówi, a raczej kiedyś się mówiło na taksówkarze. Jest dużo takich pejoratywnych określeń, złotówa, taryfiarz, które też jeszcze mniej mi odpowiadają, ale tak autoironicznie nazwałem to moje konto cierp w wielkim mieście. I to nie jest cierp w trybie rozkazującym, tylko jest to przymiotnik oznaczający no, cierpiarza, tak jak się mówi, czyli tutaj niestety stereotypy co do tej grupy zawodowej nie wzięły się znikąd i w większości, jak wiemy, kierowcy strasznie narzekają i są bardzo nieszczęśliwi, kiedy w ogóle muszą
po kogoś przyjechać, chociaż naprawdę to się zmienia. Ja znam wielu kolegów, też pasjonatów tego zawodu i tutaj chcę oddać honor tej branży, że też jest wiele fajnych, ciekawych osób, którzy jeżdżą taksówką na miejscu kierowcy. Ja się śmieję zawsze, że u mnie to nie chodzi o cierpienie, tylko o cierpliwość, bo też trzeba się naczekać na te zlecenia. Także cierp w wielkim mieście. Tam zapraszam. Powiedziałam dzisiaj, Bartek, że będziemy sprawdzać pojemność twojej taksówki i jest nas coraz więcej z każdą minutą. Przypominam, że jeżeli państwo chcą zapraszać swoich znajomych, to wystarczy nacisnąć guzik udostępnij. Zobaczyłam jeszcze, że tutaj nam się Monachium wyświetliło i jeszcze widziałam, drodzy państwo, Anglię i przylądek Dorsza w postaci pani Gabrieli. Zaraz będą pytania od państwa, już się nawet pojawiają, ale słuchaj, zatrzymałam się przy jednym zdaniu na dłużej, bo tutaj mówimy o tym wymarzonym zawodzie, o tym, że przez te 5 lat na siedzeniu pasażera u ciebie w taksówce przewinęło się około 15 tysięcy osób. Piszesz między innymi tak o tym... Tak szacunkowo, tak kalkulowałem w przybliżeniu, tak. Jasne. Piszesz między innymi o tym, kiedy dopiero miałeś spróbować, jak to jest z tą taksówką, że wsiadłeś i już nie wysiadłeś. Brak szefa nad głową, nienormowany czas pracy, ulubiona muzyka, bezcenna iluzja wolności i niezależności to oczywiście pułapka, ale lubię dawać się jej nabierać. No to zatrzymajmy się na tym haśle iluzja wolności. To jak to jest? To znaczy po prostu... Myślę, że każda sytuacja w naszym życiu i tak samo jak każde zajęcie ma swoje plusy i minusy, więc mówiąc iluzja, miałem na myśli to, że jednak tutaj, no, żeby wyjść na swoje, to trzeba poświęcić temu dużo czasu. Natomiast jak kiedyś to policzyłem, tak zastanowiłem się, to wcale to nie jest więcej czasu niż poświęcałem na poprzednią pracę. Natomiast no iluzja, ponieważ tak, no, trzeba wiele godzin dziennie czasami popracować, żeby to miało sens, ale lubię dawać się jej nabierać, ponieważ no, właśnie brak szefa nad głową i nienormowany czas pracy to są wielkie zalety. Ja czuję, że teraz jakbym miał wrócić za biurko, to po prostu bym się udusił, chociaż no, nigdy nie wiadomo, co życie przyniesie. Nigdy bym nie myślał też, że kiedyś zostanę taksówkarzem, więc zobaczymy. Słuchaj, pani Elżbieta z Fuerteventury właśnie dołączyła do twoich obserwujących, już nawet odnotowała kolejność. Jak do ciebie trafiła? Cieszę się, że państwo będą teraz podróżować już po naszym spotkaniu też. Pani tutaj Ewa jeszcze pisze, że mówią też Złotuwa. No Złotuwa też oczywiście się pojawia często. Ale ja bym się chciała zatrzymać na takich momentach, które wiadomo, że każdy filtruje gdzieś przez siebie. Jakoś obudziłeś takie wspomnienia moje sprzed lat, kiedy wstawałam o jakichś przedziwnych porach porannych. I piszesz takie zdanie, najbardziej odrealniona pora doby wypada między 4 a 5 rano. Czuję się wtedy jak jeden z ostatnich ludzi na ziemi. To jest bardzo przyjemny stan, ale zastanawiam się, czy można się przyzwyczaić do tak wczesnego wstawania. Ja zawsze mówię, że nie, zawsze z wielkim bólem, ale potem się cieszyłam, że dostaję taki świat czysty, nieskażony, w którym się wszystko jeszcze może zdarzyć. Jak ty to odbierasz? Przyzwyczajasz się? Lubisz takie poranki? Pobudki. Bardzo lubię tą porę. Świt jest takim właśnie magicznym momentem w ciągu doby dla mnie. Natomiast nie zawsze to wiązało się z wczesnym wstawaniem, tylko raczej z późnym pójściem spać. I kiedyś przed pandemią, kiedy jeszcze znacznie więcej pracowałem nocami, to po prostu często kończyłem pracę o tej porze i wracając do domu obserwowałem, jak to miasto się budzi do życia. I to było ciekawe doświadczenie, ciekawa obserwacja, natomiast też tak, przyznam, że bardzo lubię wstawać wcześniej, zaczynać pracę wcześniej. W tym roku nie bardzo ma to sens, ponieważ jest tak mało pracy, że pierwsze zlecenia pojawiają się tam koło 7, to znaczy takie, żeby było, miało to sens, żeby już wziąć jedno, potem następne, a nie wyjść o 5 i czekać 2 godziny na następne zlecenie. Ale bardzo lubię zaczynać bardzo wcześnie, bo abstrahując już od tego, że po prostu im wcześniej się zacznie, tym bardziej na koniec dnia zgadza się wszystko w portfelu. To też jest, jeszcze nie ma korków o tej porze, jeszcze bardzo fajnie się jeździ po pustym mieście po prostu i pamiętam ten okres przed premierą książki, to już napięcie u mnie sięgało takiego zenitu,
kiedy ta ciąża już się zbliżała do rozwiązania po prostu. I pamiętam, że ja po prostu byłem w takich emocjach, że nie mogłem spać i to było bardzo pozytywny taki stan euforyczny, ale ja po prostu budziłem się codziennie o 4 rano, już mnie nosiło, więc też to wykorzystywałem właśnie na to, żeby wcześniej zaczynać pracę. Powiedziałeś o tej ciąży, to muszę cię zapytać o akuszerkę tego porodu, czyli o Juliannę Janek Springer. Jak wyglądała współpraca z redakcją? Bo wiesz, dla autora to jest zawsze wielki ból, kiedy oddaje, wiesz, takie swoje serce, to wszystko, co tam włożył do środka, a praca redaktora polega na tym, żeby wyciągnąć jeszcze z tego esencję, co w pierwszym zderzeniu może być dość bolesne. I o tym mówi wielu autorów. Ostatnio Wojtek Chmielarz mi powiedział, że jego praca z redaktorką wygląda tak, że kiedy pracują razem, to mają ochotę czasem zabić ze złości, ale kiedy już jest książka gotowa, to ma ochotę jej wysłać kwiaty za to, co zrobiła. Więc jak ta akuszerka Julianna się sprawdziła? No, sprawdziła się fantastycznie. To ja mam nadzieję, że się dobrze sprawdziłem w tej roli. Julia jest bardzo doświadczonym już redaktorem. Ja jestem początkującym pisarzem. Jestem bardzo wdzięczny za jej wsparcie i jej doświadczenie, tak jak zresztą całemu wydawnictwu, bez którego, Dowody na istnienie. bez wszystkich z dowodów na istnienie ta książka by nie powstała w takiej formie. I zawsze, tak samo jak przy pierwszej książce, którą napisałem 8 lat temu, tak samo też teraz, najpierw jest ten proces twórczy, kiedy jestem z tym sam na sam, a dopóki nie oddam tego tekstu, to jest ta pierwsza weryfikacja, tak? To jest bardzo fajne. Byłem przed tym też tak podekscytowany i czekałem z zaciekawieniem, jaki będzie odbiór pierwszego czytelnika i to wymagającego czytelnika. Więc cały proces twórczy, jakby później i właśnie. Te nasze sesje redaktorskie, których było, nie pamiętam, czy 3, 4, 5, nawet nie wiem dokładnie, ile było tego przesyłania, odsyłania, poprawiania, kilkakrotnie, ale im bliżej terminu, tym byłem już bardziej zmobilizowany, bo też terminy się już zagęszczały. Książkę w ogóle oddałem na czas, tak naprawdę dzięki pierwszemu lockdownowi, bo miałem tyle pracy, że obawiałem się, że nie zdążę 1 kwietnia. A kiedy w połowie marca wszystko po prostu świat włączył pauzę, to tak naprawdę dzięki temu zdążyłem na 1 kwietnia oddać ten tekst do redakcji. No i czy bolało? Tak się zastanawiam, czy bolało. Ja byłem przygotowany, wiedziałem już, jak to wygląda. I jakby z pełnym zaufaniem też wiedziałem, że wydawnictwo Dowody na Istnienie to jest wydawnictwo, które trzyma poziom, więc byłem wdzięczny, że mogę pracować z takimi ludźmi. I powiem tak, pi ten pierwodruch jakby mój, ta pierwsza wersja, to mam wrażenie, że to mogło być 2 razy grubsze niż to, co jest teraz. Więc właśnie to jest duża zasługa redakcji, że przesialiśmy. Ja tam opisałem dużo rzeczy, dużo więcej takich. Może też moich refleksji, ale skupiliśmy się na taksówce i cieszę się, ponieważ ostateczna forma właśnie to jest też duża zasługa redakcji, jest tak jak wiem z recenzji od odbiorców, że fajnie, że udało się napisać tak, żeby ostatecznie ten tekst, jego struktura, konstrukcja cała jest taka, że tak jak Mariusz Szczygieł nas uczył w polskiej szkole reportażu, żeby starać się nie dobijać puenty młotkiem. To zdecydowanie nie wyszło mi w pierwszej książce. Ja nie mogę patrzeć na to, jak ona jest napisana. To widać ogromną różnicę, jak wiem od znajomych, pomiędzy pierwszą a drugą, bo po drodze była Polska Szkoła Reportażu. I tam to jest egzaltowany język, dużo przymiotników, epitetów, taki ciężki. Wszystko jest tak kawa na ławę podane, a myślę, że to jest nie sztuka, tylko właśnie. Tak jak słucham, dostaję dużo wiadomości od czytelników, że jest to krótkie w punkt, lekkie, lekkostrawne i też fajnie, że właśnie każdy ma na koniec przestrzeń do własnej interpretacji i do własnego indywidualnego odbioru. Każdy tam się zidentyfikuje z innym bohaterem, co innego zauważy, co innego będzie dla niego ważne. A jest tego sporo, bo jak jeden z recenzentów policzył, ja nawet nie wiedziałem, że jest 57 rozmów w tej książce. No i to jest zawsze dla mnie ciekawe, to jak każdy ze swoją indywidualną wrażliwością inaczej
odbiera niektóre rzeczy, albo zwraca uwagę na zupełnie inne rzeczy, identyfikuje się z innymi bohaterami. Bartek, to trzymając się tej metafory porodu, bo powiedziałeś, że no, zbliżał się poród, rozwiązanie, to czy mogę powiedzieć, że Polska Szkoła Reportażu jest świetną szkołą rodzenia też tekstu dla tych, którzy by chcieli zacząć przygodę, bo nie ukrywam, że to jest takie miejsce, do którego wielu ciągnie. No tak, polecam zdecydowanie, bo naprawdę to była fantastyczna przygoda i też zresztą mój pierwszy tekst z taksówki powstał właśnie w Polskiej Szkole Reportażu jako taki, można powiedzieć, dyplom na zakończenie szkoły. To była praca, którą każdy miał przygotować i w ten sposób obronić, pokazać, co tam, czego się nauczyliśmy przez ten rok. Także bardzo polecam wszystkim zajęcia w Polskiej Szkole Reportażu. Przekrój jest bardzo ciekawy, jest przekrój i tematów tego, czym się zajmujemy oddzielnie na każdym zjeździe, i fantastyczni prowadzący to są naprawdę najciekawsze, najlepsze nazwiska w Polsce, jeśli chodzi o reportaż i wszystko co naokoło. Teraz cały czas będzie już we mnie ta metafora Polskiej Szkoły Rodzenia Reportażu, no bo faktycznie rytm tekstu to też jest tak istotny Pierwszy jak raz, tak, oddychanie przy porodzie, prawda? Pierwszy raz przyszło mi do głowy to porównanie, także bardzo. Ale bardzo faktycznie cenne, no bo przecież nie wiem jak ty masz, ale ja zawsze bardzo lubię czytać teksty cudze i te, które piszę na głos, bo wtedy czuję jakiś rytm, gdzie jest oddech, gdzie go nie ma. A oddychanie przy porodzie, słuchaj, też podobno bardzo ważne. Mówię podobno, bo tylko znam z opowieści, więc też żeby nie było, że tutaj sobie przypisuję jakieś emocje, których nie znam. Wspomniałeś o pierwszej książce, Oczy wuja sama. Myślę, że też jesteś bardzo krytyczny wobec siebie, bo przypomnijmy, że za tę książkę też otrzymałeś nagrodę, prawda? Może się trochę pochwalisz jednak dla odmiany, co? Tak, mam jeszcze jedną myśl, jeszcze wracając do porodu, to pamiętam moment, kiedy książka przyjechała wreszcie z drukarni z małym opóźnieniem, z małym poślizgiem, ale to też super, jakby w każdej sytuacji nie ma tego złego, bo ja sobie wymarzyłem, żeby książka przyszła w urodziny mojej Karoliny i tak się stało właśnie, więc to była super niespodzianka dla niej, a dla mnie wielka radość i pamiętam, kiedy przyjechałem do Wrzenia w południe, to księgarz zostawił mnie sam na sam z tą paletą książek i sam się potem śmiałem, że emocje podobne jak na porodówce. Podobna radość, podobne szczęście, podobna duma. No. Pierwsza książka powstała z mojego w sumie rocznego pobytu w Stanach. Ja na studiach, jeszcze pod koniec studiów wyjeżdżałem na ten program Work and Travel i przez rok mieszkałem w Kalifornii, pracowałem w kasynach i przejechałem po Stanach w sumie ponad 30 tysięcy kilometrów i w trakcie tego pobytu tam był organizowany konkurs przez National Geographic Traveler na bloga z podróży. To była bardzo ciekawa formuła, ponieważ w finale znalazło się 10 osób rozrzuconych po całym świecie. Był ktoś w Chinach, ktoś na Madagaskarze. Jeden chłopak na przykład ponieważ czas trwania konkursu były 4 miesiące, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, kiedy byliśmy zobowiązani do prowadzenia bloga i zdawania relacji z naszych podróży. Jeden chłopak na przykład szedł z plecakiem wzdłuż całej południowej granicy Polski i to relacjonował. A ja opisywałem moje życie codzienne w Stanach, pracę ludzi i wyjazdy, krótsze, dłuższe, na końcu tą najdłuższą podróż. No tak, i powstało coś takiego, jak to się mówi, pierwsze śliwki, robaczywki, ale ludziom się podoba do tej pory. Też dużo ludzi pyta teraz o tamtą pierwszą książkę, jej już niestety nigdzie nie można dostać. Pokaż, masz ze sobą, bo tam masz tak, chyba w samochodzie, tak, pokaż nam okładkę. No, książka jest taka jak ta okładka, natomiast śmieszne... Śmieszne dosyć jest to, zaraz, bo tu jest, mamy lustrzane odbicie. O, jeszcze, tak. Jeszcze, o, super. Zauważyłem, dopiero niedawno zwróciłem uwagę na to, że na okładkach wszystkich moich książek, czyli wszystkich dwóch książek, są samochody. Więc to może było już coś proroczego. Tutaj trochę niewygodnie jest mi pokazywać. Tutaj na okładce jest trasa jednej z trzech podróży akurat po zachodzie Stanów Zjednoczonych, po parkach narodowych, które są
No, naprawdę warte zobaczenia i olśniewające, i to opisuję tutaj w książce, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Bartek, to wracamy do taksówki twojej i lecimy na ulicę Szczęśliwą. Jeszcze jest, od razu patrzę, bo państwo komentują na bieżąco, tych komentarzy jest mnóstwo. Jestem bardzo ciekawa, bo pani Klara na przykład napisała, że na pewno teraz jest mniej ludzi, ale myślę, że są bardziej rozmowni. To jest dobra intuicja, czy nie? Są bardziej rozmowni, czy nie? Czy ja wiem, czy bardziej. Zawsze byli rozmowni, ale rzeczywiście może ludzie w poczuciu zagrożenia jeszcze bardziej się czasami jednoczą, zbliżają. Na pewno czuć bardziej jakąś taką wspólnotę, kiedy są takie wydarzenia, które obejmują całą planetę, i wtedy jest wiadomo, od czegoś zaczyna rozmowa już od razu w taksówce, bo przeważnie to, tak jak piszę w książce, to jest, no zawsze jest pogoda, sport, korki, polityka, to są takie filary po prostu wyjściowe do rozmowy. No i w tym roku nam przybyła do tego pandemia. I tak jak pisałem, samochód to jest taka zamknięta przestrzeń, gdzie jakoś chyba najmniej jest się łatwiej otworzyć. Ja w ogóle zanim jeździłem taksówką, to lubiłem samochód jako miejsce do rozmowy, ponieważ nic nas nie rozprasza, kiedy jedziemy, zwłaszcza w trasie jakiejś długiej czy autostradą, to jest dla mnie przynajmniej jakaś komfortowa sytuacja do rozmowy, a w taksówce jest to wrażenie anonimowości. Często błędne i fałszywe, ale udziela się wszystkim. Tak. To wrażenie, że widzimy się pierwszy i ostatni raz w życiu. I jakieś takie zaufanie, które no, przeze mnie nie zostało złamane, ponieważ wszystkie rozmowy w książce są jak najbardziej autoryzowane, wszystkie te duże, gdzie bohater jest do zidentyfikowania, ponieważ jest tam też dużo takich krótkich scenek, gdzie czasami to były dosłownie pojedyncze zdania, które tak mi zapadały w pamięć, że musiałem je z siebie wypisać. Nie chciałem z nimi sam chodzić, chciałem się nimi podzielić. Puścić w świat. Tak, więc czasami to były tak krótkie sceny i tak uniwersalne jakieś treści, które były w ogóle nie do przypięcia do żadnej konkretnej osoby, i tam autoryzacja była niepotrzebna albo wręcz niemożliwa. Natomiast rzeczywiście w tym roku, kiedy jeszcze mamy tą przegrodę, którą tutaj nie wiem, czy widać obowiązkową, No tak? jest plexi, no jest, Tak, zaraz dopiero kiedy zobaczyłam. jesteśmy nie tak jak ja teraz, kiedy sam jestem w samochodzie, tylko w trakcie pracy w maseczkach, to jeszcze zwiększa na pewno to wrażenie anonimowości. Więc, ale nie, ja jakoś nie mam problemu od początku mojej kariery w taksówce z rozmownością pasażerów. Bartek, to pokażmy jeszcze Drugim coś, co koją. jest. Przepraszam ci, bo ci tak weszłam w słowo brutalnie, przepraszam. Skończ zdanie. Chyba skończyłem. Słuchaj, ja bym chciała, żebyś pokazał coś, co jest wyjątkowego w twojej taksówce, czyli taki dziennik pokładowy, tak bym go nazwała, księga gości. Trochę zdjęć mam tutaj, żeby pokazać państwu w komputerze, ale fajnie też. Właśnie chyba będzie wygodniej tobie. Ja spróbuję pokazać, ale tutaj trochę, ponieważ jest to lustrzane odbicie, jest to niewygodne. To może najpierw ja spróbuję pokazać, potem zobaczymy, co. O, albo co ty przygotowałaś, tak? Opowiedz historię tego zdjęcia, Ja tego założyłem, znaczy, rysunku. no to akurat jest mój przyjaciel, tak jak się podpisał, znany dosyć na scenie funkowej warszawskiej, nie tylko DJ Spike. Pozdrawiam mu, Krzysiu. On jechał na jakieś badania związane z sercem i poprosiłem go też o wpis, o zapis w moim zeszycie, który założyłem bardzo szybko po rozpoczęciu jazdy taksówką. Pomyślałem, że tak jak w hotelach są porozkładane takie księgi gości, to ja też sobie zrobię taki dziennik pokładowy, taki zeszyt wpisów, i właściwie to można powiedzieć, że to był pierwszy taki specyficzna forma reportażu z taksówki, zapisu tych emocji tego, z jakimi emocjami ludzie to przychodzą, podróżują ze mną i wysiadają. Więc to są bardzo różne wpisy, ale w większości to są pozdrowienia, podziękowania. Zobaczmy może, co tam mamy dalej.
No ja to bardzo lubię ten dziecięcy rysunek, więc bym chciała poznać historię jego powstania. Wiesz, powiem ci szczerze, nie pamiętam. Pamiętam, że to była kilkuletnia dziewczynka, chyba około 6-7 lat mogła mieć, i po prostu postanowiła narysować sytuację, w której uczestniczyliśmy pana taksówkarza i pracę pana taksówkarza, i to też mi się bardzo podobało. Tak po prostu chcę widzieć swoje życie. To jest bardzo pogodny, wesoły rysunek, i tak uważam, że życie mamy takim, jakim chcemy je widzieć. Ale to I prawda, tym tutaj bardziej, jakby że się podpisuje. bo dzieciaki mają taki radar najlepszy, bo jak ja, wiesz, jak patrzę się na ten rysunek, to czuć taką mega pozytywną energię, więc to dziecko w twojej taksówce musiało się czuć dobrze. Nie ma lepszego recenzenta niż dziecko, no. No tak, to jest, dziecko jest szczere w emocjach, więc rzeczywiście gdyby. No ale były też tutaj dramatyczne sytuacje, i na przykład Daniel lat 5. Nie wiem, czy ty to znajdziesz, ja poszukam, bo gdzieś tutaj mam na początku chyba. Daniel był zdecydowanie gorszym nastroju w mojej, mimo pozytywnej energii w mojej taksówce, bo wracał od dentysty. Ojej, to jest jakieś traumatyczne Tak, wspomnienie. i bardzo chciał też czerwony kolor, żeby dokończyć ten rysunek, także no, sytuacje są różne. Bartek, państwo sprawdzają twoją pierwszą książkę. Okazuje się, nie wiem, czy ty masz świadomość, że oczy wuja sama na Allegro za 99 złotych. Biały kruk po prostu, wiedziałeś? Proszę, no tu jestem zaskoczony, czyli rzeczywiście inwestycja z biegiem lat, jakby wartość idzie w górę. Namawiam wszystkich szczerze i serdecznie do inwestowania w moje książki. Tak naprawdę po kilku latach to, jak widać, Będziecie wartość. mieć na ratę kredytu. Tak, więc przez 8 lat wartość wzrosła trzykrotnie, to można dalej sobie już wyliczyć, co będzie się działo dalej. No nie Słuchaj, a co wiedziałem, się kryje? wiem, że rzeczywiście po prostu nie ma już jej w Empikach, nie ma już jej u wydawcy. Od kilku lat ten pierwszy nakład się sprzedał, nie było wznowień, i rzeczywiście ona się czasami na Allegro pojawia, tak jak wszystko, co się pojawia czasami na Allegro. No nie spodziewałem się, że za taką cenę ktoś może, no, ktoś mógł stawić cenę, może i 9 tysięcy, tylko zobaczymy, czy się sprzeda. No może to w związku z nową książką. Tutaj jest wpis, to jest chyba jeden z moich ulubionych wpisów, bo znajomi też żartują, że trochę strach do mnie wsiadać, bo nie wiadomo, cokolwiek co się powie, to zaraz będzie w gazecie albo w książce. Oczywiście jest to nieprawda. Sytuacja z autoryzacjami wygląda tak, jak już mówiłem przed chwilą, ale to jest kwintesencja właśnie. Nie pamiętam nawet, kto to był. Może Krzysztof, a może Katarzyna. To ja przeczytam na głos dla tych, którzy będą nas słuchać jako podcast i nie będą widzieć tego zdjęcia. Aha. Siedzę cicho, bo wyląduję w gazecie. K. Bardzo lubię ten wpis. To słuchaj, od razu na bieżąco pan Piotr z Londynu cię pyta, czy zdarzył ci się kurs, klient, który świadomie wybrał kurs z tobą, bo był już po lekturze książki? To znaczy, pamiętam, kiedy jeszcze był ten okres tej intensywnej promocji, i dużo się rzeczywiście działo, i dużo się o książce mówiło. To przy takich większych zasięgach zdarzało się, że dostawałem informacje właśnie przez social media, zapytania o kursy, tylko to były pojedyncze sytuacje i takie bardziej na bieżąco, na gorąco. Ktoś potrzebował coś teraz już za 20 minut, a ja akurat byłem zajęty świętowaniem premiery książki z bliskimi, więc chyba nie doszło do takiego kursu, gdzie ktoś by został połączony ze mną przez lekturę książki. Natomiast bardzo, 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 bardzo przyjemne oczywiście były sytuacje, kiedy ktoś wsiadał do mnie i zdarzało się, że mnie rozpoznawał. To było no, po jakichś takich rozmowach w mediach o większym zasięgu. Albo zwraca uwagę na książkę. Ja w ogóle myślałem przez chwilę o tym, czy to jakoś nie obrandować sobie samochodu, też tak autopromocyjnie, ale jednak bardziej komfortowo się czuję, pozostając jakby anonimowy, ale książkę w samochodzie mam, wożę. Często zdarza się, że ktoś widzi i mówi: o, ktoś tu panu książkę zostawił, a ja mówię: a tak, to moja. I czasami ktoś, zdarza się, że wie, że dosłownie moja, w sensie mojego autorstwa. Także tak, mam już biblioteczkę rozłożoną tutaj. Obydwie pary drzwi z tyłu są zajęte, bo w jednej leży jedna książka, w drugiej druga. Ale na przykład przed świętami miałem fantastyczną sytuację, kiedy
Myślałem wtedy o tym, żeby napisać. No, zresztą to zobaczymy, może coś powstanie. Natomiast te święta były wyjątkowe. Myślę, że latami będziemy wspominać święta i atmosferę Bożego Narodzenia 2020, tych covidowych świąt. I właśnie wiozłem na lotnisko. Myślę, że to taki zbieg okoliczności, jak przy tym moim pierwszym kliencie. Pani, która cieszyła się bardzo, że udało jej się pomimo odwołanych lotów do Anglii na dzień przed świętami dostać jakieś bilety na takie połączenie, żeby wrócić do Londynu. Tutaj odwiedzała ojca, a wracała do siebie, ponieważ od 20 lat żyje w Anglii. No i opowiedziała mi niesamowitą historię, a w trakcie rozmowy okazało się, że się nagle zorientowała i mówi: Boże, to pan naprawdę? Bo ja chciałam kupić pana książkę. Pokazywała mi w telefonie, miała zapisane, akurat oglądała mnie z Mariuszem, jak byliśmy w Dzień Dobry TVN 2 miesiące wcześniej prawie. I rzeczywiście miała taką notatkę, była zainteresowana książką, ale nie miała czasu na to, żeby odwiedzić wydawcę i księgarnię naszą Brzenie Świata i żeby poprosić o książkę z dedykacją, więc odłożyła to na kiedy indziej. No i w dwumilionowym mieście wsiadła do mnie. Kocham takie połączenie. W drodze na lotnisko, tak? Więc no, to byliśmy obydwoje pod wrażeniem. I ona też opowiedziała mi swoją niesamowitą historię. W wielkim skrócie, ona wyjechała z mężem do Anglii ponad 20 lat temu i zaczynali z niczym właściwie. A teraz opowiadała, że już od lat zajmuje się projektowaniem biżuterii i przyjaźni się blisko z Eltonem Johnem, z Davidem Beckhamem i Wiktorią. Projektowała zresztą dla Wiktorii Beckham pierścionek zaręczynowy i wykonywała. No i opowiadała niesamowite historie z tym, jak bywa u nich w domach, więc dla niej no, bardzo ciekawa postać, przy tym bardzo serdeczna i taka bezpośrednia, w ogóle nie zadzierająca nosa osoba. Z bardzo pozytywną energią. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Ona zapisała numer do mnie, powiedziała, że kiedy będzie w Polsce, to na pewno będzie korzystać. Dostała książkę z dedykacją, więc super to było. To jeszcze dzień przed Wigilią, to było bardzo przyjemne. No i opowiadała mi różne historie, no, o tym, jak musiała przed mediami chować się z Davidem Beckhamem, żeby nie wyciekła informacja, że on zamierza się oświadczać. Kiedy przygotowali, właśnie pracowali nad tym pierścionkiem. Wiesz co, ja jestem przekonana, że kiedy się człowiek na czymś bardzo koncentruje, mówiło się o tym, że pani była zainteresowana twoją książką i chciała ją kupić, to wszechświat ci naprawdę potem stwarza sytuację, że na twojej drodze stawia ludzi, którzy po prostu powinni się na niej znaleźć. Wracam jeszcze do tego dziennika pokładowego. Państwo piszą, że to świetny pomysł, że takie coś Ja ten zajrzę stworzyłeś jeszcze, czy mamy. swój. Posłuchaj, Aha. pozdrowienia z Mordoru na Domoniewskiej, Magda i Gosia. PS, gratulujemy odwagi do przejścia na dobrą stronę mocy. Czy byli tacy, którzy wiedząc, znając twoją historię, znaleźli w sobie odwagę, żeby w końcu przestać, jak na przykład jedna z twoich pasażerek, z nienawiścią wręcz od uwaga 40 lat jechać do miejsca pracy, którego się nienawidzi? Czy byli tacy, którzy Tak, mieszkać w pomyśleli... miejscu, którego się nie lubi, tak jak ona Tak. i. No, rzeczywiście są takie pojedyncze sytuacje. Pierwsza, o której myślę, to moi bardzo, bardzo fajni pasażerowie, których pozdrawiam, Kasię i Artura, których poznałem jakiś czas temu. Kasię wiozłem już w zaawansowanej ciąży na badania. Zresztą zapytała od razu, czy nie miałem kiedyś kursu na porodówkę. Tego jeszcze nie było, ale pamiętam, że rozmawialiśmy, to jeszcze ja wtedy pracowałem nad książką, rozmawialiśmy w ogóle trochę o mojej historii i następnym razem, kiedy wsiadła do mnie tydzień później chyba, jakiś czas później, to powiedziała, że jej mąż już złożył wypowiedzenie po 15 latach w korporacji, bo ona mu opowiedziała o mojej historii, no po 15 latach w korporacji już złożył wypowiedzenie i w ogóle już się przygotowuje do pracy na taksówce, więc ja się poczułem tak speszony i taki w ogóle trochę, jak ja powiedziałem, ja umywam od tego ręce, ja nie biorę odpowiedzialności, bo to nie każdemu musi się tak bardzo podobać. No ale to też była jedna z wielu takich relacji pasażer-kierowca, która A macie kontakt? zmieniła Jest się. ten ktoś zadowolony z tej zmiany? Mamy kontakt, rozmawiamy prawie codziennie i Artur jest właśnie na etapie, ponieważ zajęło mu kilka miesięcy złożenie wypowiedzenia.
ale no, aż nie wiem, czy w pewnym sensie mu nie zazdroszczę, bo pamiętam, jakie to były fajne emocje tego przejścia, tej zmiany, i on jest właśnie na tym etapie. I wiem, że dosłownie lada dzień rusza. Panie Arturze, trzymamy kciuki tutaj wszyscy. Kocham ludzi, którzy się nie zachowują. Zresztą w twojej książce jest cudowny fragment, Bartek, o tym, żeby w życiu się nie zachowywać za bardzo asekuracyjnie, bo my nigdy nie wiemy, czy dana decyzja, którą podejmujemy w życiu, jest dobra, tylko to się najczęściej okazuje po czasie, więc nie ma się co bać chyba, co? Tak, a teraz jeszcze chciałem powiedzieć, bo to skojarzyło mi się to, co mówiłaś przed chwilą, że kiedy tak się nad czymś koncentrujemy, to rzeczywiście to jest tak, jak udało mi się tego doświadczyć przy pracy nad szukaniem tematów i pracy nad książką, to o czym mówił nam Mariusz Szczygieł w książce, zresztą czytelnikom swoim też, bo też się tym dzielił, że kiedy tak się koncentruje bardzo na jakimś temacie, i szuka go, to często jakby to samo wchodzi w ręce, wchodzi pod nogi i rzeczywiście tak jest. Ja mam takie doświadczenie, że taką energię, jaką wysyłamy do świata, to taką świat do nas odpowiada i może tak było u pani Joli z Londynu z tą moją książką właśnie i też z różnymi podobnymi sytuacjami. Bartek, a jeszcze ten fantastyczny wpis, który zacytuję. Fajna jazda, zawsze przez F cudownie, można się coś nauczyć. Tak, to są Poszukam błędy, ponieważ. książka, tak, i popraktykuję swój polski, jeden z ulubionych tematów świat. Życzę innym super podróż, Monika i Piotr. Więc rozumiem, że to był jakiś kurs z obcokrajowcem, Ale to ale. zwrócić uwagę jeszcze tutaj na szatę graficzną, tutaj też się Tak, bardzo tęcza. postarali. To jest jeden z moich ulubionych wpisów również. Jest on, tak jak sami tutaj stwierdzili, rainbowtastic. Czyli Pięknie. fantastycznie tęczowy, tak? Kto to był? No bo wiesz, imiona brzmią bardzo polsko, a język jest z Tak. przeuroczym wdziękiem. Nie pamiętam. To chyba byli Polacy, którzy od lat mieszkają już od bardzo dawna za granicą i jeszcze pamiętają, ale no tak jak właśnie mogliśmy przeczytać, to bardzo urocza sytuacja, tak? Fajny wpis. Zobacz, co jeszcze wybrałam z twojego Instagrama. To Ojej. zlokalizujmy, gdzie jest ten tatuaż i kiedy stwierdziłeś, że faktycznie to jest coś, co określa twoją tożsamość, bo to już zostaje To na znaczy, zawsze. chciałem w ramach przygotowań do premiery książki zrobić sobie taką pamiątkę. Po prostu to jest symbol takiej, chociaż może to hasło nie cieszy się najlepszymi skojarzeniami, ale dobrej zmiany w moim życiu, tak? I jeszcze jesienią właśnie zostawiłem sobie taki znaczek na pamiątkę. Słuchaj, muszę cię zapytać, czy ty pracujesz z paniami też dyspozytorkami, czy to już jest tylko aplikacja? To znaczy, to jest aplikacja, która pośredniczy w przekazywaniu nam zleceń od centrali i od dyspozytorni. To my jesteśmy tak trochę pomiędzy old school a new school i u nas to tak się łączy, ponieważ wiem, że inne aplikacje już nie wymagają w ogóle obsługi przez człowieka, ale to jest fajne, bo to jest właśnie, to znaczy, kiedyś to było jeszcze inaczej, tak? No ja nie pamiętam tych czasów, kiedy były te szczekaczki w taksówkach i nawet sobie nie wyobrażam, jakie to musiało być męczące też dla kierowcy, kiedy cały czas, znaczy tam można było ściszać ten kanał, podgłaszać, tak, ale kiedy cały czas słychać było Marszałkowska za 10 minut, tutaj Dereniowa 20:15 i każdy się zgłaszał sam, tak, przez to radio, a no teraz jest to o wiele wygodniejsze, bo też już po prostu wszystko można obsługiwać z poziomu smartfona czy tabletu. Ale ty nie I słyszysz głosu dyspozytorki w takim razie, tylko rozumiem, że jest to elektroniczne, że ty patrzysz, bo chodzi mi o ten moment, czy słyszysz głos, bo pamiętam z takich podróży nawet radiowych, zawsze podziwiałam spokój i było kilka fantastycznych dyspozytorek, które były dla mnie mistrzyniami zen, bo umówmy się, że jeździłam z różnymi panami, czasami byli cudowni, pana Sebastiana pozdrawiam szczególnie, ale czasami byli taksówkarze, którzy bym powiedziała wręcz, że się wyżywali na tych paniach dyspozytorkach, bo on już tu stoi, a klienta nie ma i to były takie, wiesz, burkliwe dialogi,
a one z tym spokojem, a czasami z reprymendą, takie fajne, zdecydowane kobiety, pomyślałam sobie, że to też jest bardzo ciężki zawód, żeby te wszystkie pretensje całego świata zbierać. Tak, na pewno pozdrawiam też dziewczyny od nas, natomiast doświadczenie, to zależy po prostu, po każdej stronie są różni ludzie, tak? I tak Tak. samo po stronie centrali, dyspozytorni też są dziewczyny, które raczej mi się wydaje, że dla nich to musi być trudne, ponieważ to nie chodzi o tyle o kierowców, ile o przyjmowanie całego zniecierpliwienia, irytacji i roszczeniowości od klientów i od pasażerów, bo to one są na tej pierwszej linii frontu, to one z nimi rozmawiają. I one pośredniczą, kiedy kierowca nie może znaleźć pasażera, to one tłumaczą i muszą tutaj uspokajać sytuację. Więc tak, na pewno to bywa, wymaga to wysiłku i może bywać nieprzyjemne. Natomiast wydaje mi się, ja też próbowałem w tym roku, kiedy jest tak mało pracy, trochę uzupełniać te zlecenia za pomocą aplikacji takiej, w której nie ma w ogóle czynnika ludzkiego, tylko wszystko się odbywa przez system. I powiem, że tak bardzo się cieszę, że jeżdżę jeszcze w tym starym stylu, ponieważ kiedy ktoś zamawia taksówkę nowoczesną aplikacją, to wsiada i zdarza się o wiele częściej, że w ogóle nic nie mówi, ma słuchawki na uszach, czasami nawet się nie przywita. Traktuję tak, jak powiedziałem, jak napisałem tam trochę kierowcy, jak taką maszynę, gdzie się wrzuca monetę i po prostu ona się porusza. No bo nie ma, sytuacja jakby nie wymaga nawet tego. Oprócz, no oczywiście, to już jest kwestia kultury osobistej, tak, przywitania się czy pożegnania, ale kiedy taki klient do mnie wsiada, to ja nie muszę zadawać żadnych pytań, bo wszystko widzę na tablecie, na ekranie, dokąd jadę, skąd jadę. Płatność się odbywa też jakby wirtualnie, więc a jednak kiedy ktoś zatrzymuje taksówkę na ulicy, wsiada, musi się przywitać, musi powiedzieć, dokąd chce jechać, no to już jest początek rozmowy, tak? I też zależnie od tego, jaki ja mam tego dnia nastrój, czy mam, też czasami bywam zmęczony i nie mam siły na rozmowę, chociaż jak wiedzą moi bliscy, bardzo rzadko, czasami za rzadko, zbyt rzadko, ale jakby ten kontakt z żywym człowiekiem też po stronie właśnie realizacji zamówień, zleceń, wydawania ich. My w trakcie pracy, kiedy nie ma żadnych uwag i wątpliwości, to nie rozmawiamy z centralą, ponieważ do nas zlecenie przychodzi w formie właśnie tutaj, w formie elektronicznej z aplikacji, ale kiedy właśnie jest sytuacja, że nie możemy znaleźć klienta, albo on się spóźnia, albo one mają nam coś do przekazania, to też często obsługuje się to przez wiadomości i czaty tutaj na aplikacji, ale też można zadzwonić i porozmawiać. Także na pewno ta książka by nie powstała w takiej formie, jeśli ja bym jeździł tylko na jakiejś nowoczesnej aplikacji, bo widzę, że wtedy dystans jest o wiele większy i sytuacja jakby sama nie wymaga w ogóle interakcji z kierowcą. Bartek, zachowałam się teraz trochę egoistycznie, ale stwierdziłam, że bardzo bym chciała wziąć udział kiedyś w przepływie dobrej energii dzięki tobie. Absolutnie się zachwyciłam twoim zwyczajem świątecznym, mikołajkowym. Ja mogę nawet drzwi otwierać, nie muszę z wami tam siadać, żeby jako śnieżynka jeździć, ale absolutnie mnie rozbroiłeś, że były mikołajki, prawda? Jesteś wtedy z kolegą, ty jako mikołaj, kolega jako renifer i rozdajecie cukierki. Więc ja w ogóle mogę nawet, wiesz, czerwony dywan jako śnieżynka rozkładać, żeby ktoś się poczuł w zwyczajny poniedziałek, jak w najlepszą niedzielę albo święto. Kiedy ty na to Trzymam za wpadłeś? słowo. Ale zrobimy to? Okej, mamy świadków. Dobra. Mamy świadków, to ja się zaczynam rozglądać za czerwoną wykładziną w takim razie. A ty mi powiedz, jak reagowali klienci, bo to jest coś, co absolutnie ja wierzę, że życie się składa z drobnostek i taki renifer spotkany w taksówce no, ustawia ci dzień, no. Tak, no jest nawet jeden kierowca, który jeździ po Warszawie. Nie wiem, czy go widziałaś kiedyś. Jest jeden kierowca, który na przykład też tak czuję misję, powołanie i tak umie się bawić, wydaje mi się, tą pracą i ma taką potrzebę też, no nie wiem, czy wywołania uśmiechu po prostu na twarzy drugiego człowieka. On jeździ samochodem takim, to jest chyba Skoda Octavia i on jest cały oklejony jakby trawą, on jest cały w trawie, ma na dachu trawę, na drzwiach, na Nie bokach ma trawę, widziałam. ma jak do golfa. No i z przodu ma nos, uszy na dachu, jest takim, tak jak głupi i głupsi jeździli takim samochodem przebranym za psa. Jest taka taksówka, tak, nie znam tego pana, ale pozdrawiam go serdecznie.
Ja też. A my z moim przyjacielem Krzysiem Gospelem mieliśmy taką tradycję przez kilka lat. Znaczy ja w ogóle jak wsiadłem do taksówki po rzuceniu tamtej pracy, to byłem przez pierwsze tygodnie po prostu tak zachwycony tym wszystkim, że codziennie woziłem przy sobie cukierki, czy jakieś, znaczy najczęściej cukierki takie drobne, które po prostu wręczałem każdemu. I to też Krzysiek mi powiedział wtedy, że spokojnie, opadnie ci zapał za parę lat, zobacz. No. Ten zapał mi jakoś nie opada, ale rzeczywiście cukierków już na co dzień nie wożę. Podatek cukrowy bardzo zdrożał w tym roku, poza tym to może mieć średnio wyszedł na swoje. Ale przez kilka lat mieliśmy taką tradycję, że mam nadzieję, że to utrzymamy, że w Mikołajki kilkakrotnie przebieraliśmy się i jeździ to. Szczerze mówiąc, to jest takie trochę nawet naciągane wbrew, to znaczy, no nie wiem, co by na to powiedziała firma, gdyby się dowiedziała, bo no, nie jeden pasażer może mieć jakiś dyskomfort z tym, że wsiada do samochodu, gdzie nagle kierowca jeździ z kolegą i się wygłupia, ale no nie spotkaliśmy takiego ani jednego, wszyscy byli zachwyceni. Poza tym zdarzają się też sytuacje, że cztery osoby potrzebują pojechać, no i wtedy kolega musi wysiąść i zaczekać, aż po niego wrócę. Renifer biegnie za samochodem. Tak. Inny kolega kiedyś też ze mną jeździł i Michała też pozdrawiam. Michał wymyślił, żeby nie, ta sytuacja nie budziła wątpliwości, to on chciał sobie przygotować taką tutaj jakąś plakietkę i taki zeszyt tutaj z jakimiś swoimi notatkami i mówić, że on po prostu tutaj jest na szkoleniu jako kierowca. Albo sprawdza standardy mojej pracy i tam sobie coś zaznacza i odkreśla. I też jeździł ze mną tak przez chwilę. A z Krzysiem, tak, no, najciekawsza sytuacja znalazła się w książce, kiedy tak jak zdarzało mi się często w pracy, trafiałem na niesamowitych ludzi, tak samo zupełnie nieznanych, których historie są równie niesamowite, jak tych ludzi bardzo znanych i wtedy właśnie dostaliśmy zlecenie z centrali przypadkiem. Po prostu mieliśmy takie szczęście, że na Ochocie dostaliśmy zlecenie z domu, odebraliśmy Zbigniewa Wodeckiego, więc jak on do nas wsiadł, no to był tak zachwycony. Jak dojechaliśmy na imieninki jakieś, go wieźliśmy gdzieś na Starówce w jakiejś restauracji, ale on w ogóle nie chciał od nas wysiadać. On jeszcze dobre 15-20 minut siedział z nami, opowiadaliśmy sobie dowcipy. I to powiem szczerze, że takie te dowcipy, których no, nie spodziewałbym się po panu Zbigniewie, jakby w męskim gronie to jest trochę inne wydanie niż może przed kamerą, ale było fantastycznie i no my byliśmy zachwyceni. Krzysiek się okazało, że mają wspólnych znajomych z panem Zbigniewem. Tak. Bartek, Jeszcze to jak. tam padło to hasło A, z pamiętam. jak się nasz. Przepraszam. Albo, po prostu chciałem powiedzieć jeszcze, że też pamiętam, kiedy z Krzyśkiem wyjechaliśmy i wieźliśmy naszego kolegę Adama, z którym dzisiaj zresztą będę się widział po naszej rozmowie. I też go serdecznie pozdrawiam. A Adama odbieraliśmy z jakiejś imprezy, więc Adam tam sobie spokojnie, bardzo spokojnie siedział z tyłu, a był dosyć zmęczony po tańcach. A my z Krzyśkiem z przodu głośno słuchaliśmy muzyki. Ja zwłaszcza sobie, już tak kiedyś powiedziałem, że ja sobie cenię zwłaszcza tych pasażerów, z którymi odrobinę za głośno słuchamy muzyki, bo to zawsze to jest jakaś taka kategoria już relacji, kiedy po prostu jest wesoło. I wtedy zatrzymała nas policja do kontroli. Ja byłem przebrany za tego renifera z rogami, tutaj z nosem, Krzysiek za świętego Mikołaja, więc no tak, oni byli delikatnie mówiąc zaskoczeni i zwłaszcza byli zaskoczeni, jak się okazało, że jesteśmy trzeźwi wszyscy. Bo pierwszy ich osąd i ocena sytuacji była zupełnie inna, ale pożegnaliśmy się w pokoju. To ładne. Słuchaj, to w tej sytuacji, kiedy był pan Zbigniew, padł też dowcip, tylko ja wszystkie dowcipy palę. Muszę się teraz bardzo skoncentrować. Jak się nazywa hamburger z Łowicza, tak? Tak. Mogę Strasznie głupim powiedzieć to jedno? No strasznie głupi, ale śmieszy, powiem ci podczas lektury. Mogę? Drodzy to państwo, no jak proszę. się nazywa ten hamburger z Łowicza, Bartek? Makłowicz. No.
Śmieszy, śmieszy. Zaraz dojdziemy do sytuacji, kiedy Ja nie pokażemy wiedziałem, jaki palec i dowcip będzie mu się śmiał. opowiedzieć, więc mu opowiedziałem dowcip po prostu, który sam wymyśliłem. Kiedyś to był jedyny dowcip, który sam wymyśliłem. To jest dowcip po jego autorstwa, który w ogóle widziałem później, kilka lat później, gdzieś na jakichś memach. Więc to poszło dalej. No tak powstają dowcipy, tak? Musisz się zgłosić po prawa autorskie. Słuchaj, Chyba. to ja tylko powiem Państwu, że w Twojej książce jest bardzo dużo historii, powiem to wprost, cholernie poruszających, za które Ci bardzo dziękuję. Jest też cała masa przezabawnych momentów. I słuchaj, na razie zajmę się tym przezabawnym, a przy okazji jeszcze widzę, że Państwo pytają, czy jest, słuchaj, szansa na książkę z autografem. Gdzieś mi już to umknęło pytanie, ale je przeczytałam w trakcie, więc czy można się jakoś z Tobą, nie wiem, umówić we Wrzeniu Świata, albo jak to jest? Oczywiście tak, można się ze mną umawiać, natomiast jeśli to by się nie udało, to z różnych przyczyn, to najprościej jest zamawiać książkę poprzez dwie najlepsze strony do zamawiania najlepszych książek na polskim rynku, czyli wrzenie.pl, to jest strona księgarnio-kawiarni Wrzenie Świata, albo dowody.com. I to jest strona wydawcy Dowody na istnienie, gdzie bezpośrednio przy zamówieniu wystarczy w uwagach do zamówienia wpisać prośbę o dedykację, prośbę o autograf, o wpis lub o dedykację konkretną imienną i ona na pewno tam się znajdzie i książka będzie gotowa do odbioru już z moimi bohomazami tam różnymi. Słuchaj, świetnie. To ja jeszcze zanim zadam pytanie od siebie, to jeszcze pana Piotra tu nam wpuszczę do dyskusji, bo to dzięki państwu ta energia spotkania jest taka, jaka jest. Pan Piotr, super historia. Jaką najcenniejszą rzecz usłyszał pan od pasażera? Taką, którą chowa się w sobie głęboko. Bardzo jestem ciekawa. Ja sobie kilka zdań schowałam do kieszeni od twoich bohaterów, ale jestem ciekawa, co najgłębiej siedzi w tobie. No to jest tak zaskakujące pytanie, jak zawsze, kiedy ktoś pyta... jaka jest twoja ulubiona piosenka, albo ulubiony film, albo ulubiona książka i musisz po prostu wybrać jedną. Ja mam wtedy zawsze pustkę w głowie. Najcenniejsza myśl, tak? Najcenniejsza myśl, jaką usłyszałem od pasażera. I już wracamy. Najcenniejsza, tak, rzecz, czyli pewnie jakieś zdanie takie, które sobie, nie wiem, ja to zawsze mówię, że schowałeś do kieszeni i używasz, kiedy, nie wiem, brakuje jakiegoś drogowskazu, taki kompas, że kiedy nie masz się na czym oprzeć, to wspominasz jakieś zdanie, które gdzieś znowu na nowo ustawia ten... kompas. To jest zawsze dla mnie paraliżująca sytuacja po prostu, kiedy mam wybrać jedną rzecz, bo wiem, że zaraz będę żałował, bo na pewno przypomną mi się jakieś inne rzeczy. Nie wiem, usłyszałem na przykład kiedyś od pasażera jakiś taki cytat i do tej pory nie mam pojęcia, o co mu chodziło, ale zapamiętałem go i nauczyłem się, bo bardzo mi się spodobał. I on do mnie powiedział, kiedy rozmawialiśmy o życiu, o różnych życiowych sytuacjach, a on powiedział tak: i cóż z tego, że goni cię armia faraona, skoro wieczność wplątana jest w dni tygodnia niczym mech w belki drewnianego domu. Jestem pod wrażeniem, że ty to zapamiętałeś, ale to jest takie trochę psycho, wiesz? Tak. Może dlatego to właśnie mi teraz przyszło do głowy. A po resztę cennych myśli odsyłam do książki. Słuchaj, to cytuję, tutaj będę mówić twoje zdania, będą wypływać teraz z moich ust, a brzmią następująco. Staram się wykorzystać każdą czynność do zaspokajania mojej najsilniejszej potrzeby fizjologicznej, czyli niepohamowanego głodu zdziwienia, a jednocześnie z każdej czynności uczynić choćby najmniejszą, ale jednak przygodę. W ten oto sposób ciąg przyczyn i skutków doprowadził mnie do marmurowego kibla na poziomie -2 niedawno otwartego hotelu Warszawa w słynnym Prudentialu, najwyższym przedwojennym budynku w Polsce i jednym z najwyższych w ówczesnej Europie. I w ten oto sposób, mam nadzieję, że gładki, przechodzimy do twojego subiektywnego przewodnika po najznamienitszych stołecznych sraczach premium. Powiem ci, że kiedy myślę o takich zawodach jak na przykład zawsze chciałam być kioskarką, to zawsze miałam z tyłu głowy, no fajna praca, ale kurczę, toalety nie ma, trochę tak dziwnie być uzależnionym, ja jednak lubię się czuć bezpiecznie. Ja miałem to szczęście, wiesz, miałem to szczęście i miałem takie doświadczenie, dawno temu na studiach pracowałem i to byłem na zastępstwach i w latem byłem przez tydzień w kiosku w TVN-ie, w budynku TVITI, przez tydzień później byłem w kiosku w Agorze, w gazecie tutaj naczerskiej. No po prostu trzeba zamknąć kiosk i szybko załatwić sprawę i wrócić, tak? Natomiast
Ale słuchaj, otworzyłeś przede mną świat nieznanych toalet nawet z lustrem weneckim. To powiedzmy tym, którzy może nie jak taksówkarz, ale wiesz, no, są potrzeby silniejsze od tego, co my sobie sami chcemy zaplanować. A umówmy się, że Warszawa jest takim miastem, no, to też jest potrzeba przyziemna, ale bardzo no, częsta, zdarza się każdemu, gdzie nagle gwałtownie trzeba znaleźć miejsce, żeby po prostu załatwić sprawę, jak to pięknie ująłeś. No to tak, a te zróbmy ten publiczne subiektywny toalety są przegląd. w różnej kondycji i jakoś, nie wiem, no jakby, może jest ich chyba za mało w Warszawie, bo nigdy w życiu nie przyszło do głowy, kiedy mam wybór pięciogwiazdkowy hotel albo publiczna toaleta, to iść do publicznej toalety, kiedy mogę iść do pięciogwiazdkowego hotelu, a potem jeszcze napisać o tym taki rozdział, bo pamiętam, że ja byłem w świetnym humorze, to chyba też każdy taki fragment zależy od tego, no to jakim autor jest nastroju i co mu tam powstanie w tej głowie, a to był drugi dzień świąt i ja postanowiłem trochę w święta popracować i bardzo wcześnie złapałem bardzo dobry kurs i czekałem tam na pasażera i właśnie musiałem skorzystać po świątecznym obżarstwie. I chciałem po prostu zwiedzić nowo otwarty hotel Warszawa. Też w nim byłem zupełnie sam. I tak powstał ten rozdział, a potem go zwłaszcza też przypomniała mi się teraz atmosfera tego dnia, ponieważ to była 6 rano w drugi dzień świąt, więc Warszawa była. To jest niesamowicie zupełnie inne miasto, kiedy jest pusta, po prostu wyludniona i właśnie wtedy się można poczuć jak ten ostatni człowiek na ziemi. I później w redakcji, w trakcie pracy pomyśleliśmy, to też był pomysł chyba Julki, żebyśmy to rozwinęli trochę i opisałem tam kilka innych takich specyficznych toalet i hotelowych, i też również ze stacji benzynowych, bo to lustro weneckie. No sam jestem zaskoczony, ale zapraszam wszystkich ciekawych na Orlen pod most Poniatowskiego. Naprawdę ciekawe doświadczenie, zwłaszcza kiedy widać przerażenie na twarzy kogoś, kto się orientuje, że jednak jest zajęte i w ogóle ja uważam, że to powinno być rozwiązane w taki sposób, naprawdę, kiedy ktoś czeka, a ja wiem, że on będzie musiał jednak dłużej zaczekać, to powinna być jakaś kartka na drzwiach, kiedy po prostu dłuższe posiedzenie. Tak, albo po prostu numerkami, tak jak się posługujemy, prawda? I wtedy wiadomo, czy warto czekać, tak? Czy lepiej gnać na inną stację? No bo bardzo szkoda takiego kogoś, kto jest, zwłaszcza jak go widać, a na tej stacji go widać i to jest bardzo dziwne, ale widać ciekawe. Widać siłę potrzeby na twarzy wypisaną. Tak, i po prostu już widzę te kolejki jutro pod Orlenem, pod Poniatowskim i wszyscy w kolejce. No. Słuchaj, ja pozdrawiam pana Sebastiana, z którym jeździłam kiedyś z Rakowieckiej na Żurawią. Pisze, że inspirujący, też jest taksówkarzem, więc wiesz, może teraz będzie więcej dzienników pokładowych dzięki tobie, będziesz miał konkurencję, ale żeby tylko taka inspirująca konkurencja była, to myślę, że to będzie świetnie i dla pasażerów, i dla kierowców. Słuchaj, to chciałam teraz porozmawiać o zasadzie, która też mnie ujęła. Mówiłam o tym dzienniku pokładowym, ale piszesz też o 1 sierpnia i o tym, że też masz bardzo konkretną zasadę, jeżeli do taksówki wsiada powstaniec. Piękny tekst, poruszający, o starszym panu. Mogę przynajmniej tę historię zdradzić, bo zauważ, że naprawdę się gryzę w język, żeby nie mówić tutaj, nie zdradzać wszystkich puent, bo to jest największa zbrodnia. Ale to jest jedna z takich historii na podsycenie apetytu, może tak powiem, bo gdzieś piszesz w taki sposób, że prawie widzę twarz tego człowieka. Opowiedz trochę. Ja byłem o tak nim. Wzruszony tą historią. Ale ty chcesz przeczytać, tak? Będziesz czytać? Nie, fragment? Żebyś powiedział. Mógłbyś powiedzieć? Ja byłem tak wzruszony i tak żałowałem, że ten pan już po prostu jego zdrowie nie pozwalało na to, żebyśmy zrobili rozmowę większą, przepraszam, ponieważ to mogła być no, niesamowita historia z takim ładunkiem emocjonalnym, jaki ja bym właśnie chciał mieć w pisaniu i w rozdziałach. Jechaliśmy na obchody Powstania Warszawskiego, no tak w ciągu roku to rzadko kiedy oni czasami noszą też swoje, prawda, kotwice opaski, i odznaczenia. Tak. I, tak, ale 1 sierpnia wszyscy. I wtedy jest łatwo rozpoznać, zidentyfikować i właśnie na przykład
Słuchaj, mam. Chcesz, to ja mogę przeczytać, dowód jeżeli wolisz. wdzięczności. No może zaraz, tak? Tak, to Ja opowiedz, skończę opowiedz o tym. tylko O, powiem wstępu, tak. jakby no właśnie zrealizować taki kurs za darmo. To jest zawsze bardzo miłe i dla mnie, i dla nich, i zwłaszcza kiedy jedziemy na obchody. No to może ja się nie będę rozgadywał, bo rzeczywiście ja lepszy jestem chyba w pisaniu niż w mówieniu. Jesteś równie dobry, wiesz? Więc wam opowiadać, czy przeczytasz, tak? Bo to nie jest długi fragment. Myślę, że możesz przeczytać cały, bo to jest dosyć Mogę? krótkie. Jeżeli jest zgoda autora, to mam Tak, nadzieję, że mnie nie zabiją potem w tak. wydawnictwie. Jest to, ja odpocznę, napiję się wody, a jeszcze powiem tylko, że dzisiaj odszedł od nas niesamowity powstaniec. Tak. I to jest w ogóle, też rozmawiałem z kolegą właśnie dzisiaj o Papciu Chmielu. Będziesz odświeżać, tak? Ale wiesz, co znalazłam? Zobacz, co Widziałem u ciebie. znalazłam. Widziałeś to? Dostałam, to jest książka, która też się okazuje nie wyszła chyba w jakimś dużym nakładzie, bo ja dopiero teraz zauważyłam, że to jest nakład własny autora. Jeszcze mam tutaj podpisane przez Papcia Chmiela, słuchaj. I to są, Wow. uważaj, epitafia i mowy pożegnalne na cześć i chwałę Papcia Chmiela, a na odwrocie Papcia Chmiel z dystansem do samego siebie, nie wiem, czy widać ostrość, dziękuję wszystkim czytelnikom za epitafię i rysunki, do zobaczenia w niebie lub w... No... No ja O mam znowu matko, dreszcze, no. No o jest matko, no ja niezwykły. też Ja to teraz dzisiaj szukam na niesamowite. półce. No to tak, to czekało chyba na lekturę na ten dzień właśnie, a to jest dla mnie niesamowite. Miałem krótkie bardzo doświadczenie z nim, znaczy spotkanie, które właściwie no, nie było spotkaniem, bo ja zawsze po takich sytuacjach żałuję, że jednak nie zapytałem, nie zagadałem, nie porozmawiałem, nie, kiedy człowiek się trochę krępuje, wstydzi, albo jest tak bardzo zaskoczony, że spotyka jakąś znaną osobę, a zwłaszcza tak niesamowitą postać i nie może uwierzyć, a w tym momencie już jest za późno, bo ta osoba po prostu poszła dalej. Więc właśnie mówiłem koledze dzisiaj, że szkoda, że go nie miałem w taksówce, bo to naprawdę na pewno by była fantastyczna rozmowa i rozdział. Natomiast pośrednio też nas taksówka połączyła, ponieważ pan Henryk Chmiel był sąsiadem siedziby naszej firmy, naszej korporacji na Siekierkach. Znajduje się nasze biuro. I kiedyś pamiętam, ze 3-4 lata temu może, kiedy ja przyjechałem tam załatwić jakieś sprawy w firmie, w biurze, minąłem się z nim i po prostu w momencie, kiedy się z nim minąłem, to dotarło do mnie, że to on, no bo miał bardzo charakterystyczny wąs i całą aparycję. I on sobie po prostu powolutku szedł, to był upalny dzień, on jeszcze tak miał rozpiętą koszulę, było bardzo gorąco i ciągnął wózeczek taki na kółkach, taki wózek zakupowy. I tam sobie dalej poszedł w kierunku sklepu. I po prostu ja go tak krótko widziałem, ale to można też powiedzieć, że taksówka trochę nas spotkała właśnie. Dzięki taksówce widziałem go przez chwilę, ale nie odważyłem się jakoś wtedy. No, właśnie to jest zupełnie inna sytuacja, kiedy na ulicy się za kimś biegnie, się go męczy, zagaduje, zajmuje sobą, a kiedy siedzimy w taksówce i gdzieś jedziemy, no to naturalną sytuacją jest sytuacja rozmowy. Ja właśnie za to tak bardzo lubię tą pracę, że mam czasami niesamowite osoby, tak jak już mówiłem, czy to z kojarzonymi nazwiskami, czy z kompletnie niekojarzonymi, ale że mam ich na wyłączność dla siebie przez kilka godzin czasami, kiedy jedziemy gdzieś dalej i to są niezapomniane rozmowy. Ja pamiętam, miałam okazję, wtedy pracowałam w Kanal Plus, robić nagranie z Papcią Chmielem, to chyba były 90. chyba trzecie urodziny i pamiętam taką radość dziecka w sobie, jak w jakimś, wiesz, sklepie z zabawkami. Pamiętam, że siedzieliśmy z ekipą tam znacznie dłużej niż potrzebowaliśmy materiału, bo nie mogliśmy wyjść. Pokazywał nam to swoje mieszkanko, kolejna plansza gdzieś tam gotowa była rozłożona i miał sobie taką energię chłopca, takiego dziecka, wiesz, w ciele dorosłego mężczyzny i pamiętam jak Pasja. gdzieś tapczan, gdzie on wyciągał różne pamiątki, tytusy, które mu ludzie przysyłali, i nagle wyciąga takie playboye i mówi: a tutaj zobacz, jestem w jednym numerze z Carmen Electrą, bo tam był wywiad z nim. Więc po prostu dystans, poczucie humoru, absolutnie cudowny człowiek. Ja oczywiście mam cały czas w głowie Wannolot i ja myślę, że tacy ludzie zostają, no. Zostają Znaczy też po dzięki prostu takiej to są energii. różne komiksy, tak? Ale tutaj to była tak niesamowita wyobraźnia i popis po prostu tego, czym potrafi być wyobraźnia, jak bardzo ona nie ma granic żadnych i co można z nią zrobić. To ja tak pamiętam to z lektury, ja już bardzo dawno czytałem Tytusy, ale
Dzisiaj bardzo się ucieszyłem, kiedy usłyszałem w radiu, że on podobno pracował jednak do końca, bo miał takie momenty, kiedy mówił, że nie ma siły, że już nic nie będzie, a on podobno w grudniu, dzisiaj usłyszałem w jakiejś audycji, nie pamiętam gdzie, że on właściwie do końca pracował, bo w grudniu oddał ostatnią planszę jakiegoś Tak, w faktach widziałam się kolejnego, materiał. Więc coś będzie, tak? Coś Tak. nowego. Babcio Chmiel, czyli Henryk Jerzy Chmielewski, wielkie dzięki za takie pobudzenie w ogóle świata dziecięcej wyobraźni. Ja myślę, że energetycznie on tam jest i mówi, że do zobaczenia w niebie, więc ja się tej wersji trzymam. A teraz przechodzę do twojego fragmentu, A który właśnie, mnie... wracamy do tego powstańca, tak? Tak jest. Gdy wsiada, od razu domyślam się, kim jest. Pochylone plecy, mundur i odznaczenia z symbolem Polski walczącej. Widzę, że jest pan powstańcem, więc zawiozę pana za darmo na dzisiejsze obchody. Taką mam zasadę 1 sierpnia, to nie jest prezent od firmy, tłumaczę. To mój dowód wdzięczności, szacunku i uznania. Tata nic panu nie odpowie. Ledwo słyszy i mało mówi, wyjaśnia córka powstańca, drobna kobieta o twarzy podobnej do Helen Hunt lub Judy Foster. Wąskie usta, ostre rysy twarzy, spiczasty nos i przenikliwe spojrzenie. Silna osobowość i mocny charakter w genach po ojcu widoczne na pierwszy rzut oka. Nie szkodzi, to i tak dla mnie zaszczyt, że mogę państwa podwieźć pod muzeum. To w zamian opowiem panu historię taty. Był kurierem, ale w zasadzie można powiedzieć, że listonoszem. Nie nosił rozkazów, tylko listy między rodzinami, ale również między kochankami. Któregoś dnia powstania zorientował się, że nie da już rady dostarczyć ostatnich 7 przesyłek. Postanowił ukryć je w drzwiach mieszkania jednej z kamienic w Śródmieściu, zdaje się, że w okolicach skrzyżowania Pięknej i Kruczej. Było to dla niego niesłychanie ważne, żeby listy nie zaginęły. Miał zadanie do wykonania, czuł się odpowiedzialny za tę korespondencję. Po wojnie okazało się, że jakimś cudem koperty przetrwały w stanie prawie idealnym. Życiową misją mojego ojca stało się, aby każda z tych powierzonych mu przesyłek dotarła do swojego adresata. Jak postanowił, tak też zrobił. Zajęło mu to 44 lata, ale dopiął swego. Nie wszyscy adresaci żyli. Wtedy dostarczał listy ich bliskim. Dużo było przy tym łez, dużo wzruszeń. Przecież w tych listach padały deklaracje na całe życie, wyznania miłości. Przerażeni ludzie żegnali się ze sobą w obliczu śmierci. Taki ładunek emocjonalny nosił tata w kopertach zamkniętych w niektórych przypadkach przez prawie pół wieku. Wszyscy się cieszyli z tych doręczonych po latach przesyłek? Nie, nie wszyscy. Jeden pan miał nawet pretensje, dlaczego po tylu latach ktoś wpieprza mu się w życie z wiadomościami z bolesnej przeszłości. Wolał nie wiedzieć o tym, co było napisane w liście, bo gdyby poznał jego treść w porę, to być może inaczej pokierowałby swoim życiem. Proszę się zatrzymać, wysiądziemy w tym miejscu. Chodź, tato, już jesteśmy, wysiadamy. Po ulicy Przekopowej z trudem, stawiając krok za krokiem, z mozołem idą powstańcy, a w przeciwną stronę, w kierunku centrum miasta, nerwowo przepychają się między nimi ludzie w garniturach, garsonkach, steczkami, dokumentami, laptopami, biegną do szklanych biurowców. Naprawdę szkoda, że ojciec sam nie może panu o tym wszystkim opowiedzieć, dodaje jeszcze kobieta. Ja też bardzo żałuję, to wspaniała historia, mówię, patrząc na staruszka, który przez całą drogę milczał. Mam wrażenie, że jego oczy robią się mokre. A moje były mokre podczas czytania, to ci od razu, Bartek, powiem. To jest jedna z takich historii, która we mnie bardzo mocno siedzi. To jest w ogóle temat, gdyby ten człowiek mógł rozmawiać, to jest taki temat, że można by z tego zrobić coś dużo więcej, no. Ale też się cieszę, że miałem możliwość spotkać, wysłuchać i że on jechał z córką, która chciała akurat to powiedzieć i to też we mnie zapadło, tak. Chociaż mam jeszcze... Jedną czasami, nie wiem, może uprzedzam, może chciałaś zapytać, ale jak już mówimy o takich wzruszających historiach, to dla mnie jedną z bardziej poruszających historii, kiedy już pracowałem nad książką, po kilkadziesiąt razy czytałem niektóre teksty, więc to już jest zupełnie inny poziom emocji niż na początku, niż w ogóle w trakcie tych rozmów, a potem je spisując, no to już jakoś tam filtruję. Ale jest jedna historia, która po prostu za każdym razem, kiedy ją czytałem, nieważne który raz, i przypominała mi się ta pani, jej wyraz twarzy, jej w ogóle jej cała taka energia, aura, to mnie po prostu rozbrajało. I to jest ta pani z Zamościa, którą córka przeprowadziła na stare lata do Warszawy, do miasteczka Wilanów, i ona tak wspomina. Wspomina ten Zamość, no i to jest
też w tej rozmowie niechcący, ona nawet nie wie, że udało jej się opowiedzieć, bo właściwie tam jest wszystko, co bym chciał mieć w takim tekście, czyli tęsknota, taki żal po stracie, nostalgia, wspomnienie. Ona jakby mi o całym życiu opowiedziała w ciągu tych kilkudziesięciu minut i to w taki fajny sposób, niedosłowny, tylko właśnie podając przykład, pokazując mi to, jak i dlaczego tak bardzo tęskni za tym swoim Zamościem, gdzie ona w ogóle na początku, jak siadła, to nie pamiętała, to tutaj wiem, że ty czytałaś, tak mówię do słuchaczy, nie pamiętała, gdzie mieszka i była taka zagubiona, zdezorientowana. Udało nam się to ustalić, dokąd jedziemy i ona nagle zaczęła o tym Zamościu, że ona tęskni za Zamościem, że w tym Zamościu to jej było tak fajnie, a ta Warszawa to jest taka dziwna, tak tu jest ładnie, ale tak jakoś inaczej, że w Zamościu to ona sobie pracowała w fabryce, jakieś mówi, opowiadała mi, tam sobie parówki jadła i że miała swoje mieszkanko i swoje firanki i swoją pralkę i swój telewizor i swoje koleżanki i widok na rynek i no to po prostu był taki obraz właśnie, właśnie no co się może stać, jak się zabierze 85-letnią panią z Zamościa do Warszawy i ona tutaj była tak zagubiona, zdezorientowana, ale była taka urocza i taka przy tym wszystkim ona nie była, no to nie było narzekactwo, tylko taki sentyment i no to było strasznie mocne dla mnie po prostu. Ja byłem tak wstrząśnięty po tym, w jaki sposób ona o tym mówiła i że tam to by za mąż sobie wyszła, nawet trzeci raz chyba, ale i że tutaj poznała w Warszawie takiego jednego, że nawet fajny, no ale że on nie z Zamościa, no to jak ona mogłaby z nim w ogóle cokolwiek, bo przecież on nie był z Zamościa i takich fajnych słów używała. Mówiła, że jak tutaj sobie pójdzie do kościoła, to jest takie dziwne, że ona tutaj nikogusieńko nie zna. No po prostu ja nawet teraz, jak sobie przypominam, to mówiła właśnie o tym, że jej córka organizuje, że jej córka tutaj ją ściągnęła, bo musiała sobie do kredytu dołożyć, sprzedała i że sprzedała całe moje życie za 100 tysięcy złotych. Bo jak ja to słyszałem, to już mi się samo pisało po prostu w głowie, potem z nią porozmawiałem o tym, co robię i czy mógłbym i tak dalej. I na końcu też to właśnie było fajnie, jak ona tak myślała, że jeszcze coś chce mi powiedzieć, coś nowego, coś innego, bo tak nachyliła się i musi. I znowu powtórzyła ten refren, że w Zamościu to jej było fajnie i już, ale to przepadło i się skończyło. No i tak czasami w życiu jest, no, że był jakiś Zamość, ale Zamościa już nie ma i trzeba dalej z tym żyć i jest ciężko. No. Wiesz co, ten twój tekst mi przypomniał taki tekst Różewicza, na podstawie którego niedawno Andrzej Barański zrealizował taki spektakl teatru telewizji Badyle. To opowiadanie chyba nosiło tytuł Ta stara cholera, a drugie to było na placówce dyplomatycznej i tam była jeszcze fragment tekstu Marka Gajdzińskiego połączony, jeżeli chodzi o spektakl teatru telewizji. Tam też jest właśnie opowieść takiej prostej kobiety, Ewa Dałkowska ją gra, która w jednej z tych odsłon, bo ona w zasadzie występuje trochę jak taka matka w trzech odsłonach, jest właśnie taką wiejską kobietą, no, zupełnie zepchniętą na boczny tor przez swoje dzieci. Bardzo mocno zgadzam się z tobą. Cały czas patrzę, co państwo tutaj piszą, a piszą dużo i komentują. Widzę, że w ogóle jest nas coraz więcej, więc jeżeli państwo chcą jeszcze zapraszać do taksówki, Bartek, teraz jest 206 osób. Nie wiem, czy tobie się to wyświetla, czy nie. Nie, oczywiście, nie widzę. Cieszę oczywiście się. Zdarza po wszystko. Dalszym spotkaniu to zostaje i potem będą się już, wiesz, tysiące klikać, ale fajnie jest, że bardzo, wiesz co, w radiu kochałam najbardziej chyba taką równoległość w przeżywaniu emocji. Ty to masz na co dzień w taksówce i cieszę się, że państwo są po drugiej stronie i też piszą, że mają mokre oczy na przykład. Tak jak bohater twojego reportażu. Po drodze gdzieś mi mignęło pytanie, nie chciałam ci przerywać, żebyśmy nie urwali wątku dotyczące muzyki i u ciebie w książce jest między innymi taki tekst, że w zasadzie muzyka jest twoim paliwem i jedyną pasażerką, która cię tak zagadała, że zapomniałeś włączyć muzyki, była Hanna Kral. To pokażę państwu coś, co Bartek ma. Każdy by chciał mieć taki wpis od Hanny Kral. Tu już pokazuję. Bartek, jak się uzyskuje taką dedykację? Bartkowi, koledze reporterowi, z podziwem, koleżanka reporterka Hanna Kral.
Co się czuje, jak się dostaje taką dedykację? Jestem Może zaskoczony. tak. Znaczy, jak się uzyskuje, no nie wiem, po prostu zrobiłem jej zakupy, tam przywiozłem włoszczyznę, po prostu poprosiła mnie o pomoc w zakupach, więc no tak to się uzyskuje. Ale no, to niesamowita pamiątka, tak, bardzo przyjemne, bardzo zaskoczony. Rozumiem, że to jest książka Smutek Ryb, tak? To jest, a tak, widzę tą kropkę na górze, to już wiem, że to Smutek Ryb, tak. Też świetna. Powiedz mi jeszcze, bo pani Hanna mówi w twojej książce rzecz, którą sobie też jakoś schowałam do kieszeni. Wie pan, co jest prawdziwym grzechem? Marnowanie czasu i talentu. Więc rozumiem, że to jest coś, co dalej jest takim twoim kompasem, bo stwierdziłeś, że nie będziesz marnował talentów na wciskanie komuś kitu w agencjach PR-owych, bo tak czasami bywa. Więc można powiedzieć, że to jest jeden, wiesz, z wielu kompasów tych zdaniowych. Tak, tak. Jak właśnie jak ktoś pytał o takie myśli, złote myśli, których tam jest dużo, to na pewno była jedna z cenniejszych, tak, że rozmawialiśmy o tym i wtedy ona powiedziała, że największy grzech to marnowanie czasu i talentu, tak, ale bardziej w ogóle czasu i możliwości. I tak skromnie powiedziała, że ona mówi, ja uważam, że ja talenty nie chcę tutaj przekłamać, bo nie pamiętam dokładnie tych słów, ale że talenty nie mam za wiele, ale zrobiłam najlepiej to, co miałam do zrobienia w życiu i chyba nawet mi wyszło. To chyba tak. No, to chyba w każdym momencie życia, w jakim jesteśmy, niezależnie od tego, czy to jest... Ja cały czas pozdrawiam wszystkich znajomych moich, którzy pracują w agencjach PR-owych i to jak najbardziej każdy po prostu to musi znaleźć to, co w życiu lubi i co chce robić. A ten talent można i wykorzystywać i marnować w każdym w różnych momencie. Miejscach, no, dokładnie. Tak, w ogóle to jest, ja to też piszę o tym w którymś momencie książki, nie pamiętam czy na początku, czy gdzieś w trakcie, ale o tym, jak na mnie to zawsze robi wrażenie, kiedy wracam w jakieś stare miejsce, w jakieś miejsce, gdzie na przykład nie byłem 20 lat. To zawsze robi na mnie duże wrażenie, bo to jest takie zderzenie z tym, kim byłem, kim jestem, co się w ogóle wydarzyło przez ten czas, to jest i to jak przypadkiem nagle znajduję się w takim momencie, w takim miejscu, niespodziewanie jakoś, to zawsze to zostawia na mnie duże wrażenie i to jest taki moment, kiedy czasami to czuję się, jakby to było po prostu w innym życiu, gdzieś 100 lat temu na innej planecie, a ponieważ po Warszawie, którą kocham i uwielbiam i nawet jak mieszkałem w Kalifornii, która jest jednym chyba z najpiękniejszych miejsc do życia, jeśli chodzi o przyrodę i możliwości tam spędzania wolnego czasu aktywnie, to jest no, na pewno moje na szczycie listy moich ulubionych miejsc. To pamiętam, że już po paru miesiącach tęskniłem za Warszawą bardzo i czuję jakby, że ze wszystkimi plusami i minusami to jest moje miejsce na ziemi tutaj i bliscy, i rodzina, i przyjaciele, ale nie tylko, tylko to, że po prostu każdy wydaje mi się jest przywiązany do swojego, może nie każdy, ale wiele osób do swojego miejsca pochodzenia do niego ma sentyment, więc ja też tak się bardzo cieszyłem, że, bo kiedy pracowałem w agencji, to w wielu miejscach Warszawy zdarzało się, że nie byłem przez parę lat czasami, bo po prostu nie miałem takiej możliwości, potrzeby, sytuacji. A teraz, kiedy jeżdżę taksówką, to jestem prawie codziennie, prawie wszędzie. I to jest bardzo fajne dla mnie, że po prostu mogę obserwować, jak to miasto tętni życiem, jak ten krwioobieg się płynie, jak się zmienia, jak się rozbudowuje, jak się rozwija. Zresztą obcokrajowcy, którzy załóżmy co dwa czy co trzy lata odwiedzają z różnych powodów Warszawę, to mówią mi, że to jest jedno z najdynamiczniej rozwijających się, zmieniających miast i też no, na przestrzeni naszego życia możemy obserwować, jak bardzo to miasto się zmieniło, jak bardzo jest to już zupełnie inne miasto niż 20 lat temu, a nawet niż 10 lat temu, zwłaszcza jeśli chodzi o ludzi, o to, jak się zmieniamy. No i właśnie tak, czasami zdarza mi się gdzieś na wsi daleko nagle znaleźć w miejscu, gdzie byłem bardzo dawno temu i wtedy to jest tym większy szok, a czasami codziennie mijam miejsca, gdzie po prostu na przykład tutaj Ursynów, ja też tutaj się wychowywałem, mieszkałem niedaleko, co prawda nie tutaj, ale bardzo dużo tutaj się działo rzeczy, niektóre jeszcze całkiem niedawno, tutaj gdzie teraz stoję, niektóre dawniej i
No, może trochę odszedłem od tematu, ale to mi się skojarzyło z niemarnowaniem czasu i niemarnowaniem możliwości, niemarnowaniem życia. Bartek, a jak ty się czujesz w takich momentach? Ja to nazywam taką, nie wiem jak to nazwać dobrze, ale taką wspólnotą odczuwania, że nagle się okazuje, że wiesz, czytam historię twoich pasażerów, a pewnie każdy z państwa znajdzie jakieś fragmenty swojej wrażliwości. I to się zdarza przy okazji konkretnych opowieści, ale też nawet takich zdań, które mi przypominają, jak bardzo mocno niektóre sytuacje nam się kodują w ciele. Piszesz tak, pisząc o miejscach, które mijasz jeżdżąc po Warszawie, niektóre z nich robią mi już niewiele. Inne przyprawiają o szybsze bicie serca, gęsią skórkę i gulę w gardle, na moment pozbawiają oddechu. Szybko stamtąd odjeżdżam, bo powietrze tam pachnie inaczej, bywa, że stratą, brakiem. I przypomniałeś mi, wiesz, sytuacje, które wydawało mi się, że mam zakopane jakoś gdzieś dawno i to jest niesamowite, że jak wszystko się zapisuje w ciele, nie? Ale też pewne miejsca można odczarować, zaczynać od nowa, więc to są fragmenty, które też bardzo mocno we mnie siedzą. Ja właśnie o tym fragmencie myślałem teraz, kiedy mówiłem o tym, o czym mówiłem przed chwilą, to Myślimy właśnie równolegle. tak, to właśnie to miałem na myśli. No i ale też jeszcze dziwniejsze jest, kiedy jest miejsce, w którym właśnie bywasz często i przez to jest już znieczulica trochę na to, co ci się kojarzy z tym miejscem. To najczęściej dla mnie to są zapachy na przykład albo muzyka, Tak. co nagle potrafi niespodziewanie przywołać jakieś wspomnienie sprzed 20 lat. Jakąś emocję, jakieś przeżycie, a miejsca, w których bywamy często, no to tam to się tak już rozmywa, rozpuszcza, rozpływa. I tym bardziej niesamowite jest, kiedy mimo tego znieczulenia już na takie miejsce, bo cały czas tam się przewijamy, nagle przypomina się jakaś sytuacja, co tam się kiedyś działo, co przeżywaliśmy pozytywnego lub wręcz odwrotnie. No. Bardzo Także. mocne. Słuchaj, to jeszcze powiedzmy trochę o Twoich pasażerach. Bardzo Ci zazdroszczę spotkania z panią Haliną Szpilman, bardzo często właśnie przedstawianą jako żona Władysława Szpilmana. Przypominasz między innymi, że była wybitnym reumatologiem, ale ona też mówi dla mnie bardzo ważną rzecz. Aby być wdzięcznym za tu i teraz, trzeba pamiętać, jak było, kiedy było źle. Natomiast nie wolno dać się tej pamięci zdominować. Są ludzie, którzy żyją przeszłością, czasami za bardzo, bo to jest jedyne, co mają. I pięknie też mówi o tym, że rozmawia wam się dobrze, ponieważ jesteście siebie nawzajem ciekawi. Tylko tyle, jesz tyle. I to jest chyba też cały klucz do twojej książki, że ty masz w sobie taki otwieracz, że wyobrażam sobie, jak teraz z tobą rozmawiam, że po prostu siadam u ciebie i najzwyczajniej w świecie jestem ciebie ciekawa i mam ochotę rozmawiać. To się ma, nad tym się pracuje. Nie wiem, tak jak w polskiej szkole reportażu można się uczyć rzemiosła, ale też oczywiście wrażliwości, to z tym się człowiek rodzi, czy jakoś tak jak nad wszystkim można nad tym pracować, rozwijać taką empatię? To znaczy, ja nie wiem, to jest takie pytanie pierwsze raz dzisiaj, bo muszę powiedzieć, że nie wiem, nie znam odpowiedzi. No, wydaje mi się, że nie wiem, może z tymi ludźmi, po prostu sytuacja taka z taksówkarzem, to jest taka sytuacja bardzo bezpośrednia, i taka pozbawiona jakichś czasami takich konwenansów, które towarzyszą tym ludziom na co dzień, tym znanym ludziom, kiedy oni mają może dosyć tego, że po prostu wszyscy do nich podchodzą czołobitnie bardzo i w kółko słyszą, jacy są fantastyczni, niesamowici, a panie Tomaszu, na przykład pan Stańko, a tam to po prostu pana muzyka, to a wiesz, o co mi chodzi, że tak, cały tak. czas po prostu no, siłą rzeczy jest wokół nich ten szum zachwytów i komplementów i tak dalej, a pomiędzy nami jest sytuacja, że po prostu sobie jedziemy samochodem i gadamy, nie? No, Tak. Po prostu, więc wydaje mi się, że ta rola tak kierowcy i no i może taka trochę, nie wiem, co mi w tym pomaga, taka bezpośredniość, to jakoś otwiera na pewno to, że nie są traktowani tak jak za każdym, jak w większości sytuacji, kiedy ludzie po prostu stoją w kolejce do pani Hanny Kral na przykład po autografy i po prostu jeszcze każdy chce koniecznie jej powiedzieć, jak to on uwielbia, no bo każdy uwielbia to, jak ona pisze. No ja jej tego nie mówię, bo o czym innym rozmawiamy i może to są Ty bardziej z takie Włoszczyzną rozmowy. przyjeżdżasz? Czy świeżo, Ja czy nie się, świeżo ta tak. Włoszczyzna?
Ale ona jest tak zachwycona tą włoszczyzną, że pamiętam zdjęcia po prostu. Poprosiła mi, czy może mi zrobić zdjęcie z tą włoszczyzną, bo ta włoszczyzna w ogóle z targu w Tarczynie, na który jutro jedziemy, to jest niesamowita włoszczyzna. Ona jest. Słuchaj, jutro będzie tyle fanów Hanny Kral na giełdzie w Tarczynie, że nie wiem, czy to dobrze się stało. Dobrze, że nie powiedziałeś godziny, o której się wybieracie. Nie, ale to ja tam A to jeżdżę, ona ty. na niej jeździ, tak. Ale z tego powodu, wiesz, też się wielu wybierze po autograf, żeby tutaj jest tyle komplementów, sobie potem poczytasz, które płyną na bieżąco. Części przekazuję, część mi gdzieś, wiesz, przelatuje, więc książka na przykład, bardzo proszę. Tutaj są pozdrowienia dla ciebie, cały czas przychodzą. I teraz tak. Chciałam ci Dziękuję, to, to bo może bym dobrze, to. ja nic nie widzę, bo bym nie mógł się skupić, bo Ale skoncentrować na słowie, a za to to będę. zostaje i proszę cię, żebyś sobie naładował akumulatory tą ilością dobra, która w twoją stronę płynie, bo to jest bardzo Bardzo ważne, dziękuję żeby za to mieć. wszystkie słowa. Słuchaj, a powiedz o sytuacjach niebezpiecznych, bo przyznam, kiedy czytałam ten rozdział, kiedy się znalazłeś w sumie trochę jak w filmie gangsterskim, to miałam wręcz taki rodzaj niedowierzania. O kurczę, w sensie spróbowałam sobie wyobrazić, jakbym się w ogóle zachowała w sytuacji, którą znam tylko, wiesz, z filmów i z opowiadań albo z książek. Możemy trochę powiedzieć o tym, czy były takie sytuacje, kiedy ty się czułeś naprawdę zagrożony w swojej pracy? To znaczy, tych sytuacji było naprawdę niewiele, i ja już kiedy zaczynałem jeździć taksówką, no to słyszałem wcześniej, jak bardzo, jaka to może być nieprzyjemna i też niebezpieczna praca, ale nawet tacy najstarsi taksówkarze, a u nas w ogóle w firmie jeździł najstarszy taksówkarz w Warszawie, i ja wstępnie się z nim umówiłem na rozmowę, no ale już niestety nie doczekałem tej rozmowy. On odszedł chyba w zeszłym roku. Miał 90 parę lat. Jeździł, miał badania wzroku, przechodził cały czas. Ludzie się trochę obawiali z nim jeździć, jeśli chodzi o refleks i tak dalej. On na takiego wielkiego, starego Mercedesa był taki uroczy i po prostu on pamiętał jeszcze, on jeździł jak Pałac Kultury budowali, nie? Więc to po prostu no, niesamowita postać. Ale on. Nawet właśnie tacy starsi kierowcy mówili, że nigdy w Warszawie nie było na taksówce tak bezpiecznie jak teraz. Ojej, pamiętamy jeszcze, ja pamiętam takie jakieś protesty taksówkarzy gdzieś sprzed 20 lat, to były jakieś w ogóle serie zabójstw, napadów i taksówkarz to zawsze był takim łatwym celem. Gdzieś za granicą, pamiętam to wszyscy w ogóle takie przegrody, jak ja tutaj teraz mam, to wożą cały czas w Stanach na przykład, bo tam Tak. odsetek freaków jest dużo wyższy niż u nas i tam to jest uzasadnione, ale niektórzy mówią o tym, że nie wiedzą, czy nie zostawią tej przegrody, bo właśnie to zabezpiecza przed najprostszym złapaniem za szyję, czy jest to jakaś bariera bezpieczeństwa. Natomiast ja pamiętam, że byłem zaskoczony w pierwszych tygodniach, miesiącach pracy, że zdecydowana większość klientów, pasażerów, nawet jak się jeździ po nocy, po klubach, to są fajni, mili, sympatyczni, kulturalni ludzie. I nie wiem, jak słyszę od innych kierowców, że pasażerowie są okropni, no to ja zawsze sobie myślę, no może zacznijmy od siebie, tak? Po prostu to właśnie, co się wysyła, to się dostaje. I jak kierowca czasami widać, że ma w ogóle pretensje, że on w ogóle ma pracę i że w ogóle ma pretensje, że on w ogóle musiał gdzieś po kogoś przyjechać, po co mu ktoś głowę zawraca, no to jak. No to tak, no to wtedy pewnie jest inna atmosfera trochę w tej taksówce, a jak się widzi kogoś, kto lubi to, co robi i robi to w taki, a nie inny sposób, to jest inaczej. Natomiast, no i tak jak mówiłem, chyba nam się trochę społeczeństwo wzbogaciło, ucywilizowało może, no bo napadów jest rozbojów w ogóle mniej. No ja pamiętam przecież w podstawówce tutaj niedaleko na Stegnach, to że w ogóle kogoś kroili, jak to się mówiło, na ulicy z zegarka, czy ze spodni, czy z butów fajniejszych, Adidasów jakichś nowszych, czy z kurtki, czapki, to było na porządku dziennym, tak? Na nikim to nie robiło wrażenia. Ja sam miałem kilka takich doświadczeń, a teraz chyba się to znacznie mniej rzadziej zdarza, więc w taksówce też jest bezpieczniej. A wbrew pozorom właśnie ta sytuacja, którą przytoczyłem w książce, obala wszystkie stereotypy takie, że to lepiej jeździć w dzień niż w nocy, prawda? Nigdy nie wiadomo, kiedy może się zdarzyć, przytrafić. A to była tutaj niedaleko zresztą na Ursynowie sytuacja w biały dzień, godzina 13 w poniedziałek.
Może nie będę za dużo zdradzał. Dobra, dobra. Zachęcę do lektury, natomiast rzeczywiście to, co mogę powiedzieć, to była to sytuacja z bronią, gdzie ktoś przed kimś uciekał, gdzie ktoś tą broń przeładowywał i no w pewnym momencie, jak do mnie dotarło, w jakiej jestem teraz roli, trochę takiej, że ja tu decyduję, tak to dalej ta sytuacja się rozwinie, to sam siebie zaskoczyłem tym, jak zachowałem zimną krew i jakby to bardziej mi nie poszło w strach, tylko najpierw to była taka adrenalina, że to mi poszło w taką złość w ogóle, że coś takiego się dzieje u mnie w samochodzie. Też pamiętam, jak ja to napisałem kiedyś wstępnie w jednym z takich reportaży prasowych, to było dużo komentarzy w internecie, że to bzdury, co on opowiada, takie rzeczy się nie dzieją i tak dalej. I nawet miałem kiedyś z Mariuszem Szczygłem taką rozmowę o tym, czy że po prostu przydarzają się czasami takie rzeczy. Mi się przydarzają takie rzeczy, które zastanawiam się, czy w ogóle pisać, bo wiem, jak ludzie do tego podejdą, prawda? Ale Mariusz mówi, że to jest w ogóle obowiązek reportera opisać tak, jak było, tak, jak to widział, tak, jak to przeżył. I już po stronie odbiorcy jest tak, co z tym zrobi. No, ta sytuacja właśnie miała miejsce tutaj niedaleko i też chyba zrobiłem najlepsze, co mogłem, bo po prostu odjechałem w zatłoczone miejsce i jakoś udało się to wszystko zgubić i... O, właśnie mam pytanie, widzę pytanie, tak. Nie pytania widzę. Czy chodzi o podstawówkę na Stegnach numer 307? Pani Ania pyta z Londynu. Jeżeli się okaże, że chodziliście do tej samej podstawówki, to ja już tutaj wymięknę. No ja wymięknę, znaczy tak, to jest moja podstawówka, tak, owszem. Pozdrawiam, nie kojarzę, ale pozdrawiam. Ja jestem tutaj trochę bliżej tej podstawówki teraz, kilka kilometrów niż Londyn. No, na Stegnach jest chyba jedna podstawówka, to może dlatego było tak łatwo. Nie wiem. No to dobra, przyznajcie się, Pani Aniu, który rocznik i Bartek, który rocznik, zaraz ustalimy, ile was lat. Ja 8-4. 8-4, Ania, się przyznawaj. Ale bardzo miłe było, kilka dni temu skontaktowała się ze mną moja pani wychowawczyni, pani Grażyna Chęć, którą serdecznie, bardzo serdecznie pozdrawiam. To było tak miłe, bo ja nie miałem żadnego kontaktu do niej, a z jakimś takim opóźnieniem, bo mówiła, że czytała rozmowę z Michałem Nogasiem w Wysokich Obcasach i ta rozmowa była już ponad miesiąc temu, ale jakoś udało się tam przez Facebooka nawiązać kontakt, dzięki jej córce też. No to niesamowita rozmowa po prostu i spotkanie takie po 20 latach, tak, no bo ja 20 lat temu już poszedłem do liceum no i też jej śmieszne wrażenia, jak mówiła, jak widziała zdjęcia czy materiał z Dzień Dobry TVN, gdzie no, ona ostatni raz mnie widziała jako 15-letniego chłopaka, więc ona widzi, co się we mnie zmieniło, a co zostało z tamtego chłopca. No ja się bardzo ucieszyłem, jak się ze mną skontaktowała, bo bardzo miło ją serdecznie wspominam i rozmawialiśmy z godzinę. Mam nadzieję, że nie ostatni raz. Jak słucha nas, to bardzo pozdrawiam i dziękuję. Swoją drogą, jak powiedziałaś o tym chłopcu, to uwielbiam takie zdjęcie. Ostatnio rozmawialiśmy z Chrisem i Dentalem o jego książce i ma takie zdjęcie po prostu słodziaka, kiedy siedzi z taką książką jako taki mały chłopiec i to jest ogromna frajda, kiedy możesz spojrzeć w oczy małego chłopca, który dzisiaj jest dojrzałym, fantastycznym mężczyzną. Panie Krzysztofie, pozdrawiamy przy okazji, rzecz jasna. Słuchaj, to ja bym cię jeszcze chciała zapytać, ponieważ ty w tej swojej taksówce działasz w zasadzie na wszystkie zmysły, bo działasz na zmysł słuchu, bo zawsze jest muzyka, którą dopasowujesz pod pasażerów, ale zwróciłam też uwagę na zapach. To jest strasznie ważne. Nienawidzę choinek waniliowych i to, co zazwyczaj jest w samochodzie. Czasem są, chociaż to jest miłe, nie, bo są papierosy czasem. No, choinki są ok, tylko trzeba umieć ich używać. Myślę, że choinki po prostu tam, one mają takie, tą folię trzeba ściągać stopniowo, to jest w instrukcji i on trzeba tak przesuwać tam co parę dni o pół centymetra w dół, a każdy zawsze ją rozpakowuje albo wisi ich 15, no i to jest dramat, tak jak wiem od pasażerów, więc... Ale u ciebie czym pachnie? Bo tam cedr, drzewo sandałowe, to jest coś, co znowu powoduje, że u ciebie się chce jechać z tobą. No różnie, to zależy co akurat znajdę. Kiedyś używałem takich zapachów i to takich specjalnie, to są specjalne takie uwalniacze zapachów do samochodu, a nie do innych pomieszczeń, więc to jest dopasowane w internecie, łatwo to znaleźć do tego, jak ten zapach powinien być dawkowany, żeby nie był za ciężki i drażniący po prostu. Ale też na przykład fajnie
pasażerowie często mówią, co ja tego nie czuję, ponieważ siedzę w samochodzie, więc dopiero jak ktoś wsiada, Tak. to jaką robotę robi kawa. Świeża kawa, po prostu świeżo zmielona. To jest też fantastyczny taki absorbent zapachowy, ale też zostaje na dłuższy czas ten zapach i tak, no a jak bywa, to wiemy. No, czasami pasażerowie mówią, że nie wiadomo, czy gorzej śmierdzi ten samochód, czy ten kierowca, także. Ty, a w drugą stronę, czy zdarza ci się, że na No. przykład... Dziewczyny na tym trailerze, że ja zapisywałem, przepraszam jeszcze, że ci przerwę. Zapisywałem gdzieś kiedyś takie co lepsze komunikaty, które my dostajemy, takie dla wszystkich kierowców, które przychodzą właśnie przez aplikację. Są wiadomości bezpośrednio do każdego kierowcy, a są takie komunikaty, które idą do wszystkich kierowców. I no, nie bez powodu może. Widocznie jest to potrzebne, skoro są wysyłane takie komunikaty, bo No to kiedyś. daj trzy te komunikaty chociaż, no. Ale nie mam ich tutaj, żeby je pokazać, mogę powiedzieć. Chętnie, powiedz, tak. Więc a propos tego, o czym mówimy, to był komunikat tak w maju, jak już się zaczynało robić gorąco. Chłopaki, idzie lato, zainwestujcie w dezodoranty. No bo to po prostu wynika z uwag klientów, tak? Więc no. I jak ktoś nie ma potrzeby, to są takie właśnie szkolenia, krótkie i treściwe. Ale pamiętam też kiedyś dramatyczny bardzo komunikat. Kto, że z... nie pamiętam, jak to dokładnie brzmiało, ale sens był taki: zgubiono gumową lalkę do seksu. Kto znalazł? Nagroda 1000 zł. Nagroda 1000 zł, więc ktoś był tak związany emocjonalnie i zrozpaczony, i to naprawdę dramatyczna była wymowa, jakby tego. Czy że zgubiono, czy że kto znalazł dmuchaną lalkę do seksu, nagroda 1000 zł. I były A po czy się prostu. No, znalazła swoją drogą? Ktoś nie się wiem, czy się przyznał? znalazła. Nie wiem właśnie, czy się znalazła, ale mam nadzieję, że się znalazła. No tak, ja tutaj nie zachowałam powagi sytuacji, bo to naprawdę musiało być dla kogoś traumatyczne wydarzenie, więc tutaj już wracam do powagi. Jeszcze jakiś komunikat chciałbyś tutaj przekazać? Bo to jest faktycznie, wiesz, wchodzimy w Może bardzo lepiej nie, tematyczne. ale. Może. Nie pamiętam teraz. Zaraz sobie na pewno przypomnę, jak skończymy Dobra. rozmawiać, ale było to więcej. To słuchaj, pojedźmy jeszcze, bo za chwilę będziemy zmierzać do brzegu. Ja ci mówiłam, że pytałeś mnie, ile potrwa spotkanie. Zgadnij, ile już rozmawiamy. Znaczy właśnie spojrzałem i rzeczywiście tak, no jakbym nie patrzył na zegarek, to by mi się wydawało, że 40 minut. Ale Bo też, to... kiedy mówiłaś, że to co też spotkałem, wydałem, no to jest fajna formuła, bo tutaj każdy może sobie włączyć, wyłączyć, to nie jest tak na spotkaniu zasiadanym, kiedy nie Tak. wypada wychodzić, kiedy ktoś ma dosyć, a tutaj każdy ogląda ten, kto ma ochotę i normalnie przy takich zasiadanych na sali, spotkaniach, to 2 godziny to potrafi zmęczyć. A tutaj możemy sobie rozmawiać do rana i zapraszamy, kto ma ochotę, może uczestniczyć i nas słuchać. Proszę, zapraszamy i można udostępniać i zapraszać kolejnych znajomych. Naprawdę dzisiaj pobijasz rekord pojemności taksówki. Iwona komentuje, ciężko chyba zgubić taką lalkę. No zależy w jakim się stanie chyba wraca, nie? Znaczy zależy, czy lalka jest nadmuchana, czy była akurat kompaktowa, że tak powiem, może dopiero opakowana i spakowana. Nie wiem. Nie Słuchaj, znam dalszych pytanie... historii losów. Pytanie od pana Marka, do którego się przypinam, bo w sumie o nim nie pomyślałam, a mam psa. Jak to jest? Jakaś przygoda z psem? Jaki jest twój stosunek do tego, że ktoś na przykład no, ma ochotę albo potrzebę jechania ze zwierzątkiem? Jest to jakiś problem? Bo jest Czy czasami jest naprawdę duży problem. kierowcy u nas mogą, to się zaznacza w preferencjach, w ustawieniach w aplikacji, czy sobie życzę przyjmować kursy ze zwierzętami, czy nie. Te zlecenia są troszkę lepiej płatne, bo po prostu zawsze za przewóz zwierząt u nas akurat jest dopłata 10 zł i to jakby nie ma znaczenia. Natomiast tak, już coś mi się przypomniało, dosyć śmiesznego, związanego z takimi kursami. Ja biorę te zlecenia, ponieważ rzadko kiedy to są. No, zdarzało się, że to były wielkie psy długowłose, które poprawiają mam samochód kombi, więc. Potem po prostu od razu musiałem jechać na odkurzacz i to nie było łatwe do posprzątania, ale to bardzo rzadko. A w większości to są kotki w klatkach od weterynarza. Znaczy, w sumie nie miałem chyba innego zwierzęcia niż psa albo kota, teraz się zastanawiam. No Ale to nie państwo wporujcie pamiętam. tam z kameleonem jakimś, żeby było coś do książki kolejnego. No, teraz jadę zaraz do znajomych, którzy mieli.
Pozdrawiam Adama i Olę, to jest wspaniała rodzina. Oni w mieszkaniu na Ursynowie, co prawda w sporym mieszkaniu i takim z ogródkiem, ale w pewnym momencie pamiętam, że mieli iguanę i ze cztery jakieś różne jaszczurki, dwa koty, psa i uwaga, szopa pracza. I ten szop pracz, no nie jechał niestety ze mną taksówką, ale miał cały swój pokój. A potem taką fajną budę w ogródku, specjalnie dla niego wybudowaną, bardzo komfortową. Przepraszam za to określenie budę, bo to była po prostu rezydencja. I dwójkę dzieci, jeszcze dwójkę dzieci. Także tam zawsze jest wesoło. No ale ten szop nie podróżował ze mną, niestety. Natomiast co komicznego trochę może się czasami wiązać z tymi kursami, to bo niektórzy kierowcy po prostu nie chcą, nie chce im się sprzątać, odkurzać, po prostu mają zasadę, że mają. Niedużo jest szkoda takich pedantów, którzy po prostu mają tutaj czysto jak w gabinecie i nie chcą naruszać tej higieny samochodowej przez transport zwierząt. Natomiast zdarzało się, że ktoś chciał po prostu no, przyoszczędzić tą dyszkę. Nie zgłaszał przy zamówieniu, że to jest kurs ze zwierzęciem. I tak jechaliśmy 10-15 minut, rozmawiamy. A pani po prostu siedziała tak z kurtką, tak? I nagle ja tam słyszę albo jakieś miaukanie, albo jakieś piszczenie, albo jakieś szczekanie i tutaj wychyla się taka mordka i zaczyna już podróżować po samochodzie. Mówię, no... Znaczy ja się tylko uśmiechnąłem, pani było głupio, czy albo obracę, że on nie wiedziała, że to trzeba zgłosić. No, może nie wiedziała, tak? Ja chcę dobrze myśleć o ludziach raczej, pewnie nie wiedziała, ale... A może było wielu takich klientów, gdzie to nawet nie wyszło, że transportowali, przemycali jakiś przemyt zwierząt. Nie wiem, wtedy nie było doliczane, no ale tak to. Przypomniałeś mi, jak sprowadziłam do domu, które do mieszkania, które wynajmuje szczeniaka, nie informując wynajmującej. Pozdrawiam cię, Magdo, bardzo serdecznie, już teraz wie, więc mogę mówić o tym głośno. I przyszedł pan, który też był jej znajomym, który coś naprawiał. I ja przez 2,5 godziny musiałam robić wszystko, żeby ten pies się nie odezwał, bo wiedziałam, że zostanie doniesione. I to już było tak komiczne, że czułam się jak w jakimś, wiesz, takim kiepskim gagu. No a potem już zadzwoniłam i przyznałam się do tego, że się nie skonsultowałam, ale no, uczucie było silniejsze i tak dalej. I na szczęście wszystko się dobrze skończyło. Słuchaj, państwo tutaj komentują cały czas, że mogą cię słuchać do rana. Pytanie, które mi mignęły. Pani Patrycja pyta, z jakim największym bagażem jechałeś? I jeszcze gdzieś po drodze mi mignęło, jaka była najdalsza trasa. Z największym bagażem, no oprócz takich bagaży, kiedy często wozimy dużo rzeczy, na przykład z jednym z moich ulubionych, właściwie to przyjaciół już, których, ale pasażerów, to jest bohater strony 83, nazywany papieżem reklamy. I z nim często jeździliśmy po różnych jego nieruchomościach i też woziliśmy dużo różnych rzeczy, no ale to są takie no, to różne rzeczy, jak się przeprowadzał, czy zakupy, czy no nie będę, bo o nim to mógłbym zaraz następną godzinę opowiadać i napisać oddzielną książkę, to mam duży niedosyt tej jednej przykładowej rozmowy z nim, bo to jest bardzo oryginalna i ciekawa postać, ale pamiętam, że kiedyś, teraz mi się przypomniało, że ktoś zostawił u mnie w ogóle, zostawił i się śmiałem, że to był napiwek, bęben od pralki. Znalazłem w bagażniku, bo ktoś wysiadł. Ja w ogóle zawsze jak wiozę kogoś, to kto ma bagaż i wkładamy go wcześniej do bagażnika, ja zawsze zapominam. Także proszę, jak ktoś będzie ze mną jechał, to trzeba pamiętać, że po wyjściu ja po prostu się rozliczam i jadę dalej. Także trzeba zawsze pamiętać, żeby ten bagażnik otworzyć i ja oczywiście wtedy chętnie wydaję te walizki, ale to nie ze złej woli, tylko za dużo się dzieje po drodze, żebym pamiętał, od czegoś ten kurs zaczął. Ale i to chyba tak właśnie było z tą pralką. Może ktoś to wiózł do serwisu i też zapomniał, bo ja zatrzymałem się w pewnym momencie, sięgnąłem po coś do bagażnika, a tam był, to było na samym początku mojej pracy, a tam znalazłem bęben od pralki, taki ogromny. To było to. Nie wiem, czy coś jeszcze takiego gabarytowego, ale nie, no na pewno. Były różne przeprowadzki, różne takie transporty. Teraz sobie nie przypomnę. A najdalszy kurs miałem, raz pojechałem do Szwajcarii
ale to był kurs z moim przyjacielem, który potrzebował zawieźć tam swoje obrazy, 18 obrazów na wystawę. I to takie spore, one weszły po prostu na centymetry po bokach, jakby to były, jakby na wymiar pod ten samochód. To był jeszcze inny samochód, taki większy trochę, minivan. I pojechaliśmy, także no to była fajna przygoda, ale nie tak jak każdy sobie wyobraża, że zrobiłem miesięczną pensję, bo to po prostu był znajomy i tam po kosztach się rozliczyliśmy jakoś tam za średnią dniówkę. Ale tak, ale był to kurs taksówką w celu, tylko po bardzo promocyjnej cenie. Ale do Szwajcarii z powrotem przez Berlin, jeszcze tam się u znajomych zatrzymywaliśmy. A taki, że tak powiem, normalny, zwykły kurs ze zwykłym klientem, nie ze znajomym, to znaczy zwykłym, niezwykłym też, bo później też mamy kontakt i w ogóle pani Beata dzwoniła dzisiaj i będę dla niej robił zakupy w poniedziałek, więc też pozdrawiam, jeśli nas słucha. A to była pani, która potrzebowała, żebym zawiózł ją do Świnoujścia. Bardzo dobrze wspominam miło ten kurs, finansowo również. I to przy takich kursach zawsze się oczywiście dogadujemy. To już nie jest cena z licznika, tylko zawsze opuszcza się i to dużo, ale tyle, żeby obydwoje, żebyśmy obydwie strony, żeby były zadowolone. Bo tak naprawdę to są najczęściej kursy takie na telefon ustalane, już poznaliście na jakimś kursie, pani opowiada, co potrzebuje, bo taki kurs, żeby ktoś mi wsiadł i międzymiastowy, to miałem raz. I to był ten chłopak, o którym piszę, który twierdził, że wygrał w Totolotka. I tak to nawet na początku z niedowierzaniem przyjąłem, ale potem ta historia się kleiła jakoś tak w szczegółach, naprawdę brzmiało to wiarygodnie. I on zamówił, po prostu bał się, że spóźni się na pociąg, chociaż zdążyłby spokojnie na ten pociąg, zapytał, ile do Bydgoszczy, ja mu rzuciłem 1000 zł, on wyjął rolatkę taką tam, wyciągnął te 1000 zł i nie bardzo się uszczypliła ta rolatka banknotów i to było raz tak, że po prostu ze zlecenia od razu ktoś potrzebował międzymiastówkę taką, A kto a... daje lepsze napiwki? Kobiety czy mężczyźni? Jest w ogóle jakiś typ pasażera, że wiesz, że będzie hojniej? To tak nie potrafię powiedzieć. W ogóle nie zwróciłem uwagi w ten sposób, czy kobiety, czy mężczyźni, ale na pewno mogę powiedzieć, że zdecydowanie większe napiwki zdecydowanie częściej dają osoby ubogie, osoby mniej zamożne, osoby, które wykonują napiwkowane prace, takie jak, nie wiem, czy fryzjer, czy kelner, czy tam, gdzie po prostu jest, ja też po prostu tam, gdzie mogę, to, no bo wiem, jak to działa, nie? I to tak wraca i tak. A miałem doświadczenie, a też opisałem w książce z panią z pierwszych stron gazet, a raczej z pierwszych stron monitora, nie wiem jak to powiedzieć, telewizyjnego, która właśnie jechała do opery i w ogóle to jest taki mały błąd, muszę powiedzieć, w redakcji, bo ja potem dopiero to przeczytałem, że to zostało opisane tak, że ona mi podała 20 zł, a kurs wyniósł 18 zł, więc poprosiła o 2 zł reszty, ale to nie było tak. Ona mi dała napiwek. Właśnie ona mi dała napiwek, ale przez to ta sytuacja była jeszcze bardziej komiczna, ponieważ ona podała, kurs kosztował 18 zł, ona mi dała banknot 20 zł i z taką nonszalancją powiedziała, że poproszę złotówkę reszty. Wow, złotówkowe napienie, to był Też gest. nie chciałem źle o niej myśleć, pomyślałem sobie, że może potrzebowała tej złotówki na szatnię, tak? Szatnie. Albo coś takiego, no, ale to, no, także zdecydowanie bardziej zamożne osoby, widzę, że czasami każdą tą złotówkę oglądają 2 razy i tak, co oczywiście co do zasady, to nie jest we wszystkich przypadkach i są wręcz odwrotne sytuacje, ale tak generalizując. Natomiast jeszcze chciałem skończyć, bo jak zapytałaś o napiwki, to o czym my przed chwilą mówiliśmy? Wcześniej rozmawialiśmy o tym najdłuższym kursie, A, o tak. największym bagażu, To tak. Świnoujście, tak. To Świnoujście to było. Zresztą właśnie mamy kontakt do dzisiaj. Teraz tą nową trasą, bo kiedyś to w ogóle byłaby wyprawa na cały dzień, bo kiedyś to było na końcu świata, Szczecin, a to jeszcze dalej za Szczecinem. A do Świnoujścia teraz fajnie się leci na Poznań, za Poznaniem na północ, na Szczecin, i później już to jest cały czas właściwie szybka trasa. I te 700 kilometrów w jedną stronę robi się w 7 godzin, więc to było w dwie strony. 1400 kilometrów. I też były przygody z tym powrotem, bo pani tam została na parę miesięcy, chciała, żebyśmy wrócili. I wtedy właśnie, nie wiem, czy państwo słyszeliście, czy ty słyszałaś, że
ponieważ Świnoujście jest z każdej strony, to jest, przynajmniej z tej strony jadąc, jest potrzebny prom. I odkryto tam wtedy w kanale największą bombę, największy niewybuch znaleziony od czasów II wojny światowej. Tallboy to była taka, tak jak przeważnie znajdują bomby o wadze 1000-2000 kg, a ta bomba ważyła 5,5 tony. I pani po prostu, nie dziwię jej się, że obawiała się wracać, ponieważ ten prom cały czas chodził. Oni widocznie ocenili, że jest to bezpieczne, tylko to był taki ogromny prom, gdzie wjeżdżało kilkadziesiąt samochodów, autobusy, ciężarówki, a obok pływała boja, gdzie było zaznaczone, gdzie jest te 5,5 tony niewybuchu na dnie znalezione, bo oni chcieli, prowadzili prace poszerzające kanał i trafili na to. I później rok to zajęło. My w końcu, nie pamiętam, jak wróciliśmy, czy przez Niemcy jechaliśmy. Tam były różne pomysły, czy w końcu tym promem wróciliśmy, nie pamiętam, bo zdetonowano tą bombę dopiero, przez rok się przygotowywali do tego, jak to zrobić i czy wyciągnąć to na morze i tam zdetonować. W końcu chyba w tym kanale zdetonowano bezpiecznie, bez ewakuacji nawet tam połowy Świnoujścia, bo już były takie pomysły. Bartek, ale napisałaś, bo pytałam cię o te napiwki i o ten podział na męskie i żeńskie, ale napisałeś, że z takich obserwacji wynika, że kobiety są zdecydowanie łagodniejsze na drodze i że dużo częściej kobieta cię wpuści na uśmiech albo na rączkę, jak ty to napisałeś, więc Widzę moich faktycznie budzą się takie, nie wiem, pokoje są takimi. adrenaliny i testosteron między panami, że jak już się przegapisz albo nie zmienisz w odpowiednim momencie pasu, to już potem nie ma przebacz? To znaczy, tutaj użyłem takiego akurat podziału, chociaż to też, jak zawsze mówię, to jest uogólnianie, generalizowanie, bo kobiety też potrafią być bardzo waleczne i generalnie uważam, że w różnych sytuacjach są wręcz silniejsze od nas. Ale akurat na drodze to zauważyłem, że uśmiech po prostu, uśmiech robi bardzo dużo i można tym dużo załatwić, czy tą uprzejmą właśnie rączką, dziękuję, przepraszam, czy światłami awaryjnymi. Po prostu to zupełnie zmienia się oblicze człowieka, prawda? Kiedy ktoś mu zajeżdża Tak. drogę i widzi, jeszcze nie widzi, ale podjeżdża i widzi, z kim ma do czynienia, czy ten ktoś jest raczej naładowany agresją, czy jakąś taką serdecznością, mimo tego, co się tam wydarzyło. Tak, to też opisuję w jednym fragmencie, jak właśnie mężczyźni reagują, kobiety jakoś nie walczą, tak? A tutaj testosteron to jest taka męska sytuacja, nie? Po prostu ja ci pokażę, ja tu, kto tu rządzi po prostu i albo już w ogóle no, kto ma większy silnik, albo no dobra, nie będę w to szedł, bo to zaraz idziemy po prostu. To słuchaj, to Tak, to przyjedźmy właśnie się razem. dużo to pokazuje, jak się kto czuje i pewnie i co mu to robi po prostu z emocjami, nie? I tak, i często zauważyłem, że mężczyźni nawet jak zauważą, to na przykład zagapią się na telefonie i więc ktoś korzysta z tej sytuacji, że została luka do włączenia się do pasa, więc włącza się do tego pasa, no to on tak bardzo sobie z tym nie może dać rady, że po prostu ktoś przed niego wjechał, że czasami no, nie potrafi tego udźwignąć, żeby jechać dalej spokojnie, mimo że tym pasem jechałby szybciej, musi zmienić pas, bo po prostu no, nie da rady, jego duma tego nie udźwignie i tamtym pasem zostaje z tyłu, wlecze się wolniej i zostaje z tyłu. Tak. Tak bywa. Bartek, jedna z pań skomentowała, że po dzieciach też czasami trzeba odkurzać i od razu sobie wyobraziłam takie dzieci, wiesz, z herbatnikami i pokruszonymi na całej tylnej kanapie. Ale też w twojej książce jest taki bardzo przejmujący rozdział o tym, jak siedząc za kierownicą i po prostu przysłuchując się temu, jak na przykład rodzice rozmawiają z dziećmi, no to jest taki obraz bardzo smutnych relacji. Ja teraz nie przytoczę dokładnie, ale tam chyba pada takie jedno z ważniejszych pytań, czy Wiesz ty mnie co, właśnie widzę, kochasz że tak, nie? pokazałaś książkę, więc fajnie, bo może w ogóle. A, bo tutaj jest, tutaj też jest, Tak, tak? przy tobie jest. Tak, tak, Bo tak. tutaj jest w ogóle przez całe spotkanie. No a tutaj jest na Tak. żywo. Piękna okładka, którą zrobił mój serdeczny przyjaciel też tutaj z Ursynowa, Jacek Walesiak, którego bardzo pozdrawiamy. Wczoraj jechaliśmy. Jacek miał wczoraj wernisaż swoich prac w galerii. I w ogóle, bo tak się cieszę, że to mi się przypomniało po wielu latach, że kiedyś, bardzo dawno. W takich okolicznościach też, które sprzyjają temu, żeby zapomnieć tą rozmowę, umówiliśmy się i sobie przypomnieliśmy, że się umówiliśmy na to, że on zrobi tą okładkę kiedyś i ja kiedyś zrobię taką książkę i po prostu jestem nią zachwycony, jest super, mam już taki plakat w domu na ścianie, już zrobiliśmy taką torbę, już bluzę chcemy robić,
I ty chyba mówisz o tych fragmentach z tych wariów warszawskich, tam gdzie są takie bardzo krótkie. Takich bardzo krótkich, kiedy chyba wsiada matka z córką i chyba pada takie chyba jedno z ważniejszych pytań, czy ty mnie kochasz, tak? I odpowiedź, która jest po prostu czymś, co miażdży, Jak bardzo no. mnie kochasz? Ona tak Tak. powtarzała. Jak bardzo mnie kochasz? Jak bardzo mnie kochasz? A ta matka się od niej opędzała, patrzyła w to, jest to było straszne. No to po prostu było tak okropne, że to miałem ochotę. No ale co można zrobić tak naprawdę? Tak. Ja chyba pamiętam, że jakąś piosenkę włączyłem dla dzieci, żeby tą dziewczynkę zająć czymś innym. Ona się ucieszyła. Tak, to chyba było, to chyba o tej samej sytuacji mówimy. Ale tego było chyba więcej. Różnych Bartek, też takich. zapytam cię jeszcze o to szczęście i na koniec sobie pojedziemy jeszcze do pana parkingowego, z którego zdaniem też bym chciała państwa zostawić na weekend, na życie, żeby sobie przypominać i gdzieś tam stawiać się czasami do pionu, kiedy mamy gorsze momenty. Bo wielu twoich bohaterów, jak wspomniana pani, która opowiadała o tym Zamościu, mimo takiego rozczarowania życiem, to ona jednak miała w sobie jakiś taki rodzaj akceptacji niesamowitej do tego, co to życie przynosi. Ale zacznę od tego szczęścia. Sama przy okazji każdego spotkania z gościem zdaję sobie sprawę, i twoja książka, za co ci bardzo dziękuję, też spowodowała, że zadałam sobie takie pytania, których normalnie bym sobie nie zadała, bo jakoś w tym biegu, zresztą napisałeś świetną rzecz, że smogiem Warszawy jest stres, więc cały czas jesteś w jakimś napięciu, projektach, przebodźcowaniu, a twoja książka przynosi takie zatrzymanie. Więc teraz pytanie do ciebie, czym jest dla ciebie szczęście? Bo ja sobie sama odpowiedziałam dzisiaj, że dla mnie to jest takie uczucie spokoju, że dawniej potrzebowałam takiego, wiesz, haju emocjonalnego, góra, dół, roller coaster, a teraz, kiedy potrafię usiąść i mam w środku taki spokój, co nie jest częstą sytuacją, to myślę sobie, to jest ta chwila mojego szczęścia, ale zastanawiam się, co dla ciebie znaczy szczęście i państwo niech sobie też poodpowiadają, można pisać, rzecz jasna. To chyba jest podobnie, tak jak mówisz, że może ja jestem jeszcze na etapie, kiedy tak naprawdę, kiedy się odnajduje ten spokój i to szczęście, to człowiek tak do niego dąży, ale kiedy to odnajduje, to jakoś zaraz to burzy i to paradoksalnie od tego ucieka i szuka znowu tych wrażeń i bodźców, czyli chyba zawsze trochę czasami chcemy to, czego akurat w danym momencie nie mamy, a to, czego mamy, to nie potrafimy docenić, więc tak najkrócej mówiąc, bo dla każdego to znaczy co innego. Ja to też trochę chciałem pokazać w tej książce między słowami. Ci ludzie nawet nieświadomi mi opowiadają o tym, czym dla nich jest szczęście i czego szukają, czego pragną, czego potrzebują, co ich jakoś tam gna, nakręca. Dla mnie chyba to by było właśnie umiejętność. Szczęście to jest umiejętność docenienia, złapania tego spokoju wtedy, kiedy go on jest, a nie kiedy go brakuje. No, przepraszam za połączenie. Umiejętność docenienia spokoju i stabilizacji i nie takiego ciągłego gnania za bodźcami, mocnymi wrażeniami, bo one najczęściej bywają złudne, mylne i ulotne, a inne rzeczy są bardziej takie stabilne i długofalowe, nie? Tam można, na nich można coś budować. To od To już razu tak z sobie zapisałam. filozofii, to może tak w skrócie to tyle, bo zaskoczyłaś mnie to z tym pytaniem. To ja od razu mam taki, wiesz, prywatny, mentalny magazyn dobrych wspomnień. Ja sobie na przykład to nasze spotkanie i energię, która idzie też od państwa, zapisuję do tego magazynu dobrych wspomnień, bo sporo zdań sobie z rozmowy dzisiejszej z tobą zostawiam. I na koniec bym chciała, żebyś nas zaprowadził do pewnego parkingowego, który mówi takie zdanie, Mogę cię które przerwać znowu. jeszcze? Tak, pewnie. Przepraszam. A propos parkingowego, ja właśnie stoję na parkingu i chyba i tak do mnie dotarło, że na przykład szczęście to jest właśnie w taki, a nie inny sposób spędzić wieczór jak dzisiaj. To jest wielkie szczęście dla mnie i zwłaszcza to, że dużo osób może z tego czerpać, korzystać, tak jak mówisz, że ta nasza energia tak się udziela, tak? A jak rozmawialiśmy o tym, jak w różnych miejscach różne rzeczy działy się w naszym życiu, no to właśnie ja dzisiaj jestem na przykład szczęśliwy, że ten wieczór tak, a nie inaczej spędzam w tym miejscu, a w przeszłości różnie to bywało. Więc dziękuję w ogóle za tą rozmowę. Dziękuję Państwu za obecność i uwagę i już Ci nie przerywam dalej.
A ja się cieszę, że ktoś wymyślił takie króciutkie, ale bardzo pojemne słowo jak dziękuję, bo tam jest cała masa dobrych emocji. Przyłączam się do Twojego dziękuję. Państwu bardzo dziękuję, że jesteście z nami. A ten Twój pan parkingowy powiedział takie zdanie, które dedykuję wszystkim, Tobie, Bartek, sobie i wszystkim, którzy są po drugiej stronie. Postanowiłem jednak cieszyć się życiem pomimo okoliczności. Myślę, że to jest dobre zobowiązanie dla każdego człowieka, chociaż łatwiej jest się użalać nad sobą. I sama się złapałam na tym, że no, czasem wiesz, wchodzę w takie bagno i ono mnie wciąga coraz bardziej. I wtedy taki człowiek, który opowiada ci jeszcze swoją bardzo trudną historię, pokazuje, że jednak to szczęście, o którym sobie dzisiaj gadamy, to jest jednak kwestia codziennie na nowo podejmowanej decyzji. To nie ma tak, że ja sobie podejmę decyzję dzisiaj, będę szczęśliwa, bo ja muszę tą decyzję ponowić jutro i pojutrze i w poniedziałek i wtorek i w niedzielę. To powiedz trochę jeszcze na koniec o tym parkingowym, bo ja dziękuję ci za, jeżeli się będziecie widzieć, to mu podziękuj, bo to jest zdanie, które sobie od niego chowam i będzie mnie gdzieś tam prowadzić. Przepraszam bardzo, bo zostałem właśnie rozproszony przez swoją panią, która właśnie tu przyjechała niespodziewanie i zrobiła mi wielką niespodziankę, więc To jest szczęście. to jest wielkie szczęście. Już nie będę się dalej rozgadywał, bo się zaraz tutaj. To już kończymy, zaraz cię puszczam do Karoliny, bo No to szczęście właśnie. trzeba celebrować. To ostatnie zdanie. Przepraszam Państwa, ale muszę kończyć. Tak. A mamy już ponad 2 godziny. Tak. Żartuję oczywiście. To jest też niesamowita postać i historia, jak w ogóle tak jakbym miał powiedzieć o moich ulubionych rozdziałach oprócz pani, znaczy wszystkie są świetne, wszystkie są fajne, bo wybrałem te historie, które były dla mnie najbardziej wzruszające, poruszające, które po prostu mną wstrząsnęły w jakiś sposób, chociaż nawet później, teraz jak patrzę z dystansu, to też może nie kilka, ale jest tam na przykład jeden taki rozdział, który teraz w ogóle nie wiem po co tam jest i właściwie o co mi chodziło, ale to tylko jeden. A tak, to jestem bardzo zadowolony z całości. I właśnie pani Szpilman, oczywiście, to jest opowieść, jakby kaliber w ogóle tej historii, to jak to się wydarzyło i jak ja się nagle znalazłem na krześle, na którym siedział Roman Polański przy fortepianie Władysława Szpilmana i słuchałem o całym jego życiu, to jest coś, za co uwielbiam tą pracę i ogólnie chyba moje życie, za to, że przytrafiają mi się takie rzeczy. Ale też jestem bardzo, bardzo dużym fanem tego rozdziału o tym bezdomnym, on był bezdomny, kiedy poznaliśmy się, tak, kiedy się poznaliśmy, on był bezdomny i mieszkał zresztą bardzo blisko, to też tak fajnie te historie się łączą na mapie miasta, jakoś tak się przeplatają, przenikają, bo on mieszkał dosłownie kilkaset metrów od pani Marii Kiszczak i od domu generała Kiszczaka i od domu państwa Szpilman. To jest historia po prostu jak z rynsztoka do gwiazd, można powiedzieć, bo on mieszkał na pustostanie, żebrał o 2 złote na piwo i było mu właściwie obojętne, czy się obudzi następnego dnia, czy nie. A kiedy się poznaliśmy, porozmawialiśmy. On też potem był taki wdzięczny, że w ogóle ktoś do niego wyciągnął rękę, że ktoś na niego zwrócił uwagę, bo on już był na etapie takim, że no siłą rzeczy przez to, jak żył, to już chociażby sam zapach był taki, że ludzie go unikali. A to, że ktoś zobaczył w nim człowieka i mu pomógł, to zaowocowało w krótkim czasie. Po prostu niesamowite rzeczy się później wydarzyły. On przestał pić i z tego co wiem, to nie pije do tej pory chyba już. To jest też coś około 5 lat może. Znalazł pracę. Jeszcze przez chwilę, zanim był tym parkingowym, to opiekował się kamienicą na ulicy Bagatela i został takim gospodarzem tej kamienicy, takim dozorcą. Zajmował się tam po prostu wszystkim, co trzeba było zrobić. I w pewnym momencie też to wszystko tak ciekawie poszło, że on mieszkał, bo to mieszkanie akurat było puste i właściciel kamienicy pozwolił mu mieszkać, przez chwilę spać na podłodze w pokoju, w którym urodził się Krzysztof Kamil Baczyński. Więc przed chwilą był Piękna bezdomny, a teraz historia, mieszkał w tak. kamienicy na Bagateli w mieszkaniu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. A później został, także odnalazł pracę, później właśnie już pracował na parkingu za stodołą. Tam odnowił relacje z córką, wyszedł z bezdomności, wyszedł z alkoholizmu, a później
przede wszystkim wrócił do swojej pasji, którą całe życie jego pasją była muzyka, konkretnie gitara i komponowanie i pisanie tekstów też, ale głównie granie chyba. No i też odnowił stare kontakty z podwórek warszawskich i dzięki tym jednemu kontaktowi gra cały czas teraz on mnie prosił o anonimowość, ja bym bardzo chciał powiedzieć, no bardzo chciałbym powiedzieć, ale pamiętam, że on mnie prosił o Jasne. anonimowość, natomiast jest to po prostu legendarna polska kapela punkowa kiedyś z lat 80., teraz bardziej rockowa, taka podwórkowo-warszawska na pewno można powiedzieć i znamy ją wszyscy i kochamy, z sentymentem słuchamy, na juwenaliach bardzo często obecna, no i już nic więcej nie powiem. Zmienił się format trochę tego zespołu, teraz już się nie nazywa tak jak się nazywał, to jest trochę inny projekt z wokalistą głównym, bardzo rozpoznawalnym i tam on gra na gitarze, więc po prostu w ciągu krótkiego względnie w perspektywie życia czasu on przeszedł, nie wiem, tak jak pamiętasz ten film Searching for Sugarman Sixto Tak. Rodriguez, który po prostu otarł się o coś, o czym marzą artyści na całym świecie, nie? Bo on właściwie został, można powiedzieć, no też został oszukany bardzo i to jest akurat, a myślę, że to dla niego dobrze, bo on tak pozostał sobą, prawda? A nawet nie wiedział, że przez pół życia był po prostu Bobem Dylanem RPA, tak? Tak, i A dalej. ta postać tutaj, przypuszczam, że jak on był bezdomny i grał na ulicy na gitarze, to nie spodziewał się, że za parę lat będzie grał z największymi, legendarnymi muzykami w polskiej sceny rockowej i pojedzie w trasę, na której w ciągu kilku tygodni zarobi kilkadziesiąt tysięcy złotych. A najfajniejsze w nim jest to, że to go nie zmieniło, nie? Że to go nie złamało, że on pozostał sobą. I że nie zwariował od tego, mówiąc wprost. No woda sodowa mu nie uderzyła do głowy. Cały czas jesteśmy w kontakcie. I też było super. To był po prostu taki atak lubię. Przyjeżdżać do niego w nocy, kiedy on nawet nie wiedział, ja się nie zapowiadałem. Po prostu jeździłem w nocy po mieście i podjeżdżałem na przykład nagle na ten parking pod stodołę, gdzie trwał jakiś koncert do późna. I ten obrazek po prostu jak. On sobie siedzi w tej budce, w takim kiosku na pustakach postawionym z papierosem w zębach i tam sobie komponuje na tej gitarce, sobie gra. No. I w trakcie jednego z takich spotkań właśnie przeprowadziliśmy te nasze rozmowy, z których powstał ten rozdział, jak on mi opowiadał swoje doświadczenia, swoje życie, które też zostało bardzo skompresowane na potrzeby tego rozdziału, a można by na pewno to rozwinąć. I obserwowanie w ogóle tego, jak ludzie reagują na takiego parkingowego, a ludzie, którzy wychodzą ze stodoły z koncertu, a nie mają pojęcia, że ten ktoś, komu tutaj rzucają 2 złote za godzinę i traktują go czasami niestety tak, jak traktują, to tak samo jak ta scena z politykiem moja w samochodzie, po której właśnie tak jak ja mówię, że klasę człowieka najczęściej widać po tym, jak traktuje takiego taksówkarza czy takiego parkingowego. Osoby tego typu zawodów, kiedy nikt nie patrzy, prawda? I to wtedy widać po prostu, no, tak można szybko, wydaje mi się, ocenić jakby klasę człowieka. I większość tych ludzi nie wiedziała, że że za kilka dni będą na niego wzdychać, jak on będzie grał na scenie. Dokładnie. I on bardzo się tym lubił bawić, tak, nie? Bo to jest zupełnie inna perspektywa. No, w ogóle to jest taka postać, z nim nigdy nie było błahych rozmów. To jest bardzo taki mistyczny człowiek, bardzo uduchowiony i jak tylko schodziliśmy na jakieś błahe tematy, to on po prostu od razu tam mówił, od razu się śmialiśmy z tego, że w ogóle, od razu się prostowaliśmy jakby, że w ogóle szkoda czasu, nie? A to No. słuchaj, no to wszechświat znowu nam sprzyja, bo pani Bożena zauważyła i pan Marek, że dzisiaj jest rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Nie wierzę w przypadki, zresztą wątek opowieści świata równoległego w twojej książce też jest bardzo istotny. Słuchaj, będę mieć wyrzuty sumienia, jeżeli cię teraz nie skończymy tej rozmowy, bo Karolina czeka, więc oddaję cię w najlepsze ręce, jak się domyślam, twojego ukochanego człowieka na ziemi.
Dziękuję Ci z całego serca za spotkanie, za wrażliwość, a Państwo niech sobie kontynuują tę piękną przygodę. Piotrek z Londynu napisał, że to był jego najcudowniejszy kurs z taksówką i że dzisiaj Twoja taksówka zamieniła się trochę jak w pociąg w Indiach. Wiesz, ci ludzie przywieszeni w przedziałach, zasłuchani, każdy ze swoją historią. Kurs na ulicę Szczęśliwą. To za panem parkingowym, którego trochę już tutaj próbowaliśmy rozszyfrować, powtarzam, postanowiłem jednak cieszyć się życiem pomimo okoliczności. Myślę, że to jest dobre zobowiązanie dla każdego. To cieszcie się życiem, uściski dla was i dla Karoliny. Bardzo ci, Bartek, dziękuję za tę książkę. Ja bardzo dziękuję za ten wieczór, za to spotkanie i za wszystkie komentarze i reakcje i za całą energię i tobie za zainteresowanie i tematem i ten czas. Dziękuję. Bartek, Ania Sańczuk jeszcze z wydawnictwa Dowody na istnienie obiecała mi jedną książkę dla Państwa. Podaj mi swoją ukochaną cyfrę od 1 do 10. I 10 mail, który wpadnie do mnie do skrzynki z hasłem Kurs na ulicę Szczęśliwą, będzie tym mailem, który zostanie nagrodzony. Więc powiedz mi ulubioną cyfrę i już biegniemy. Ale to jest pytanie konkursowe? Mam Ci powiedzieć teraz, to wszyscy nie, będą zdanie nie, 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 nie będzie pytanie konkursowe, tylko powiedz mi swoją ukochaną liczbę, a ja potem sprawdzę swoją skrzynkę i ten mail, który wpadnie jako ta liczba, zostanie nagrodzony. No to które mi przychodzi do głowy, to jest 3. No to drodzy Państwo, czekam. Rozmawiam, bo lubię @gmail.com. Bartosz Gardocki był dzisiaj razem z nami. Uściski dla Ciebie i dla Karoliny. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc.